Drodzy Państwo, ja nazywam się Ola Latocha, jestem moderatorką i facylitatorką i razem z Konradem spróbujemy tutaj nawigować cały ten dzień i przeprowadzić Państwa przez pierwsze spotkanie panelu obywatelskiego w Łodzi dotyczącego zieleni. Zanim oficjalnie zaczniemy i zainaugurujemy panel, kilka rzeczy bardzo organizacyjnych. Jak Państwo już wiedzą, panel obywatelski, czyli konsultacje społeczne, ten niezwykły moment, kiedy zapraszamy mieszkańców i mieszkanki do wspólnego podejmowania decyzji, do wspólnego poszukiwania rozwiązań, kwestii ważnych i istotnych z punktu widzenia miasta. Tak jak mówiłam wcześniej, niezwykle rozbudowana i zaawansowana formuła. Spotkamy się 5 razy, przeanalizujemy 3 tematy, znajdziemy odpowiedzi na 9 pytań. Po to, żeby w maju, jeśli wszystko się dobrze ułoży, żeby 9 maja tutaj na tej sali przegłosować rekomendacje i złożyć je na miejsce osób, które mają moc wdrożenia ich w życie. Dzisiejszy dzień jest przeznaczony na to, żebyśmy to dobrze zaczęli, żebyśmy się poznali, żebyśmy poznali zasady pracy, żebyśmy poczuli, jak to jest, żebyśmy się nauczyli współpracować i deliberować w grupach i w całej tej naszej panelowej społeczności, bo panel opiera się na deliberacji. Czyli dyskutujemy, wymieniamy się poglądami i szukamy najlepszego możliwego rozwiązania, które zarekomendujemy miastu. Więc dzisiaj będziemy się tego uczyć, będziemy się wdrażać, będziemy też rozważać pierwszy temat, czyli jak powinna wyglądać zieleń w Łodzi. O tym będzie trochę więcej później. Jeżeli chodzi o program dnia, w czwartek dostali Państwo wersję na czwartek. Ona do dzisiaj się bardzo niewiele zmieniła, tam drobne różnice godzinowe. Najważniejsze godziny, które nas dotyczą, są napisane tu. I zaczęliśmy plus minus 9. Mamy ogromną nadzieję, że o 10:40 będziemy mogli iść na pierwszą kawę, herbatę i zrobić sobie przerwę. O 11:00 wrócimy tutaj, żeby rozpocząć już prace merytoryczne. Pierwsza część jest poświęcona na inaugurację, poznanie się, będzie część integracyjna, trochę, żeby się poznać. Na drugiej, o godzinie 11:00 zaczniemy się już przyglądać, jakie wyzwanie stoi przed nami, jakie pytania, poznamy pierwszych ekspertów. Liczymy na to, że o 12:55 będziemy mogli wyjść na obiad. Mamy 50 minut, prawda? Na obiad. O godzinie 13:45 kolejne 2 sesje spotkań z ekspertami i z wiedzą merytoryczną. Potem o 15:05 jeszcze 1 kawa, podsumowanie. Liczymy na to, że o 16:00 wyjdziemy. Ale chciałam już teraz Państwa prosić o to, że czas to jest jakieś narzędzie, które służy do osiągnięcia celu, a nie wytyczna wszelkich rzeczy, które się będą działy. Więc jeżeli będzie tak, że 11:00 wybije w momencie, jak ktoś będzie mówił jakieś bardzo ważne zdanie i jeszcze nie skończymy, to ta przerwa się zacznie chwilkę później. Też chwilkę później się skończy. Jeżeli o 16:00 nie będziemy jeszcze gotowi, żeby stąd wyjść, bo nie będzie powiedziane podsumowanie, to już Państwa poprosimy o wyrozumiałość i 5 czy 7 minut, żeby postawić kropkę i wyjść. Tyle o programie dnia. Konrad, powiedz parę słów, kim ty jesteś i kilka kwestii organizacyjnych. Oczywiście. Szanowni Państwo, nazywam się Konrad Szpak. Reprezentuję tutaj Instytut Polityk Publicznych, który jest operatorem łódzkiego panelu obywatelskiego Zieleń w mieście. I naszym zadaniem jest to, żebyście Państwo czuli się tutaj komfortowo, bezpiecznie. Żebyście Państwo wiedzieli pewne rzeczy, a jeżeli Państwo czegoś nie wiecie, to żebyście Państwo mogli się do nas zwrócić z prośbą o informacje. Poznacie nas Państwo, nasz zespół po identyfikatorach, operator, kolor granatowy, jest z nami także Ania, Karolina. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania techniczne czy inne, to bardzo prosimy o dobry kontakt, o poinformowanie nas. Naszym zadaniem jest to, żebyście Państwo czuli się komfortowo, żebyście Państwo mieli przerwy kawowe, przerwy cateringowe i w zasadzie z każdym pytaniem możecie się Państwo do nas zwrócić. Będziemy cały czas obecni, może raczej niewidoczni, trochę tak jak w restauracji czy w hotelu, ale chodzi o to, żeby goście byli zadowoleni. A też Państwo tutaj jesteście nie tylko jako goście, ale przede wszystkim jako gospodarze, bo to jest Państwa miasto i cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem z Państwem. Jeszcze taka ważna kwestia, operacyjna, ale ważna. Bezpieczeństwo i higiena pracy. O zasadach współpracy na panelu będziemy mówić troszkę więcej po inauguracji,
Ale już widzą Państwo nasze flipy, nie wiem, czy widzieli Państwo również tamte. Tam jest takie duże hasło, dbamy o siebie nawzajem. To chciałabym, żeby była taka reguła, która nam przyświeca, podstawowa przez te 2,5 miesiąca. Po prostu dbamy o siebie, to znaczy o siebie, czyli jeśli czegoś nie wiem, tak, bo nie daliśmy ankiety, bo nie wiem, w której mam być w grupie, bo nie wiem, gdzie jest taleta, albo nie mam jeszcze umowy czy coś, ręka w górę. Podejdziemy. Jeszcze są poza nami i poza osobami, które przedstawił Konrad, 4 inne osoby, do których się można zgłaszać. Paulina, Sabina, Ola i Kasia. Nie bez kozery dziewczyny stoją przy tych 4 wyspach naszych roboczych, ponieważ dzisiaj będą pracowały właśnie w tych podgrupach i z tymi podgrupami. Więc jak czegoś Państwo nie wiedzą, potrzebują Państwo jakiejś pomocy, proszę się zwracać. Liczę też na to, że w miarę poznawania się będziemy wspierać się wszyscy siebie nawzajem i tak po prostu pomagać. Ważna jest też taka kwestia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, że mamy dosyć szczególne wyzwanie na świecie i od kilku dni w Polsce obecnie związane z koronawirusem. I w związku z tym prosimy o taki zdrowy rozsądek. To obie te rzeczy tu są ważne. Hasło zdrowie i hasło rozsądek, czyli jakieś takie wypośrodkowanie pomiędzy udajemy, że w ogóle nie ma tematu i problemu, a pomiędzy jakąś nadmiarowością. To, co chcemy Państwu dzisiaj zaproponować, to pomijając to, że bardzo będziemy się starać, żeby nie zabrakło nam tu w ciągu dnia podstawowych środków higienicznych, to mamy też całkiem spory zapas płynów do dezynfekcji i zachęcamy też do ćwiczenia pewnych zdrowych odruchów na czas tego, no, póki się sytuacja na świecie nie uspokoi. Pierwszy zdrowy odruch to witanie się raczej na ukłon i na podniesienie ręki niż koniecznie na podawanie. No i drugi bardzo zdrowy odruch, nie tylko na te czasy, to w ogóle mniej różnych chorób, żeby w miarę możliwości nie umytymi rękami, nie jeść, nie dotykać twarzy. Mam nadzieję, że... Czy to w ogóle nam nie zaszkodzi? Ja ćwiczę od kilku dni, dzisiaj też z paroma osobami myślę, nie, dzisiaj się witamy w ten sposób. Więc zachęcamy Państwa do tego, trochę z uśmiechem, ale to ważne, dbajmy o siebie. Bardzo dbajmy o siebie. To jest kwestia bezpieczeństwa i higieny. Plan dnia jest, cele są powiedziane. No więc ludzie. Ludzie na tym panelu będą najważniejsi. Ja też patrzę, czy jest Pani Kasia na horyzoncie. Nie ma, więc nie mam danych. To zanim Pani Kasia wróci i będę miała jakieś dane. Drodzy Państwo, dużo jest osób na tej sali, bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że jestem też tym bardzo mocno wzruszona i poruszona. Praca w sobotę jest dla mnie zawsze bardzo szczególna, bo to jest taki dzień, kiedy zwykle spędzamy go inaczej. Jak widzę, że kilkadziesiąt osób przyjeżdża w sobotę i zdecydowało się zrobić to 5 razy, żeby poświęcić swój czas na rzecz dobra wspólnego i jak stałam sobie na dole i widziałam, jak Państwo przychodzą, rozglądają się, gdzie jest wejście, poczułam taki żywy dreszcz wzruszenia na karku, że tak, to jest ten dzień, kiedy ludzie postanowili zrobić coś razem dla dobra wspólnego, nie dla jakichś swoich indywidualnych interesów. Zobaczmy, kto jest z nami na sali. Proszę Państwa, kto tu przyszedł w roli panelistki bądź panelisty? Proszę się pokazać, można podnieść rękę na przykład. Paneliści, panelistki. Witamy serdecznie. A to sprawdźmy jeszcze tak, kto jest z Bałt? Witamy bardzo serdecznie Bałty. Tak, nie tylko paneliści podnoszą ręce w tym momencie. Kto jest z Bałt? Kto jest z Widzewa? Bardzo serdecznie witamy Widzew. Polesie? Bardzo serdecznie witamy. Śródmieście? Witamy. Zaraz będziemy patrzeć, co się tu nie znalazł. I z Górnej? Witamy. Kto się nie znalazł na tej liście? Okej. No to, kto jest z Krakowa? Kto jest ze Zduńskiej Woli? Drodzy Państwo, to w ogóle też ważna rzecz, od razu powiemy. Instytut Polityk Publicznych, który jest operatorem tego panelu i cały zespół facylitacyjny i moderacyjny, czyli właśnie my dziewczyny, które będziemy to Państwu towarzyszyć przez cały panel. My jesteśmy, czy Instytut jest z Krakowa, większość z nas jest z Krakowa. To jest między innymi dlatego, że operator i moderatorzy na takim spotkaniu powinni być możliwie neutralni. My nie znamy Łodzi, to znaczy trochę znamy. Ja też Łódź uwielbiam. Jeszcze mając chwilę czasu, bo Pani Kasiu, mamy chwilę czasu jeszcze. Mamy dużo czasu. Podzielę się z Państwem taką refleksją. Ja bardzo lubię Łódź, mam ogromny sentyment. Wiele ważnych osób w moim życiu
z Łodzi pochodziło i długo w Łodzi mieszkało. Jest też tak, że w Krakowie my trochę Łodzi zazdrościmy. Jak mówię w Krakowie, to mówię o takim środowisku pozarządowym, które zajmuje się konsultacjami społecznymi, działalnością w organizacjach pozarządowych. Parę lat temu wręcz żeśmy zrobili wizytę studyjną i przywieźliśmy nie łódzkie, tylko małopolskie organizacje pozarządowe do Łodzi, żeby się spotkać z waszym pełnomocnikiem do spraw organizacji, żeby zobaczyć, jak się te organizacje sieciują. No zazdrościmy. Zazdrościmy też tego, że piąty panel obywatelski jest w Łodzi, a nie w Krakowie. Kraków też się przemierza, ale nie zdążył być przed Łodzią. Więc, ale nie znamy Łodzi. Jeżeli chodzi o przedmiot, to znamy się na tyle, żeby skutecznie to moderować, ale nie na tyle, żeby mieć stanowisko. Chodzi o to, my nie mamy zdania. My jesteśmy tu po to, żeby Państwu pomóc przedyskutować, dobrze się komunikować, dobrze współpracować w grupie, maksymalnie efektywnie wykorzystać czas, ale zupełnie nie mamy odpowiedzi na pytania, jakie przed Państwa staną. Zapytałam, kto jest w roli panelistów i panelistek. Kto dzisiaj przyszedł w roli eksperta na dzisiejsze spotkanie? Proszę się pokazać. Jeszcze tam jestem. Witamy bardzo z tyłu. Jeszcze nie wszyscy eksperci do nas dojechali, ponieważ pytania przed nami duże, to też dostaniemy trochę wiedzy. Dzisiaj poznają Państwo kilka punktów widzenia na kwestie zieleni i dostaną Państwo bardzo solidną dawkę wiedzy, więc to będzie intensywny dzień. Więc mamy ekspertów. Czy mamy już na sali jakieś interesariuszy? Jeszcze nie, dołączą do nas później. I czy mamy na sali osoby, które nie znalazły się w żadnej wcześniejszej roli? Przedstawicieli różnych instytucji miasta Krakowa, miasta Łodzi, przepraszam, to parę razy mi się wydarzy. Witamy. Rozumiem, że większość biura do spraw partycypacji jest na zewnątrz w tym momencie. Tak. To w ogóle, jak się dowiedziałam, ile będzie dzisiaj osób, tak też bez roli, po prostu zaciekawionych tematem, też byłam bardzo wzruszona. Drodzy Państwo, ponieważ na panelu pracować będą ludzie i deliberować będą ludzie, to mają Państwo teraz 5 minut. Oddaję Państwu w ręce facylitatorek, właśnie Paulinę, Sabinę, Oli i Kasi. Mają Państwo 5 minut na pierwsze zapoznanie się. To może być imię, może być skąd jestem. Dziewczyny, wykorzystajcie ten czas cennie. Chwila dla podróży. Drodzy Państwo, tak jak wspominaliśmy, najważniejsi ludzie, Państwo już wiedzą, kogo mają Państwo w podgrupach, więc czas najwyższy, żeby zainaugurować łódzki panel obywatelski. Zapraszam Panią Prezydent Miasta Łodzi, Panią Hannę Zdanowską. Aha, na schodki, dobrze. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten pochmurny, ale jakże radosny z drugiej strony dzień, bo w dniu dzisiejszym po raz pierwszy w Łodzi rozpoczyna swoje działanie, obrady panel obywatelski. Jeszcze kolejna z form partycypacji społecznej, którą powoli, krok po kroku, rok po roku uruchamialiśmy w Łodzi. Szanowni Państwo, bardzo przede wszystkim Państwu dziękuję za to, że zechcieliście podzielić się swoim czasem, wiedzą, kompetencjami i chęcią działania na rzecz naszego miasta. Za to z całego serca Państwu dziękuję. Na temat pierwszego w Łodzi panelu obywatelskiego wybrałam Zieleń w mieście. Jest to dla mnie szczególnie istotne, zdając sobie sprawę, że różne mamy na ten temat podejście, ale z drugiej strony też różnie Państwo to oceniacie. Ja też nie jestem zadowolona z wszystkiego tego, co dzieje się w mieście i dlatego postanowiłam zaprosić Państwa i wspólnie razem wypracować wzorce i standardy, które staną się wytycznymi nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla moich współpracowników, żeby zrozumieli, jak ważna dla Państwa również jest zieleń w mieście, szczególnie w aspekcie dziejących się zmian klimatycznych, które przecież wszyscy gołym okiem dostrzegamy. Zieleń w mieście, praktycznie trzy podstawowe
filary, w ramach których będziemy o niej mówić, czyli kształtowanie zieleni w mieście, udział państwa, mieszkańców we wspólnym działaniu na rzecz utrzymania tejże zieleni i trzecia rzecz bardzo istotna, jak przeciwdziałać skutkom suszy w naszym mieście, skutkom suszy, która niestety tej zieleni nie służy, jakby nie patrzeć. W związku z czym temat bardzo szeroki, ale z drugiej strony myślę, że bardzo wdzięczny, bo wszyscy lubimy spacerując czy wyglądając przez okno widzieć zielone, piękne otoczenie. Ono nam daje przede wszystkim nie tylko to, co jest konieczne do życia, czyli tlen i wszystko, co jest związane z absorpcją zanieczyszczeń, bo przecież to zieleń w dużej mierze absorbuje zanieczyszczenia, ale przede wszystkim daje nam też przepiękny klimat jako postrzeganie otoczenia, czyli przede wszystkim piękny widok. To też nie jest bez znaczenia. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, oficjalnie już rozpoczynamy. Rozpoczynamy pierwszy w Łodzi panel obywatelski. Mam nadzieję, że każdy z Was włoży swoją małą cegiełkę w to, żeby z chwilą, kiedy wypracujemy te rozwiązania, będziemy mogli wspólnie cieszyć się nową jakością, jeszcze lepszym postrzeganiem, ale przede wszystkim ochroną i dbałością o tę zieleń. Raz jeszcze wszystkim Państwu za to, że Wam się chce tak zwyczajnie po ludzku dać siebie coś dla innych. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bartosza Domaszewicza oraz pana Damiana Raczkowskiego. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na tym dzisiejszym panelu pani prezydent powiedziała bardzo dużo o tym, jaki jest temat tego panelu i dlaczego to jest istotne dla nas, czego chcemy się od Państwa dowiedzieć. Może trochę takiego formalizmu troszkę, dlatego że ten panel obywatelski to jest tak naprawdę przekazanie sporej części kompetencji prezydenta miasta i Rady Miejskiej w Państwa ręce, więc ten ciężar odpowiedzialności jest całkiem spory, tym bardziej, że jest to pierwszy panel, także od tego jak on przebiegnie, jakie będą jego konkluzje, ale przede wszystkim czy zostaną później wdrożone, a takie jest nasze zobowiązanie jako Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, że Państwa ustalenia zostaną wprowadzone w życie i będą w mieście zrealizowane, będzie zależało, jak ten projekt się będzie w Łodzi realizował w kolejnych swoich odsłonach. Ja pamiętam, jak ponad dwa lata temu byłem w Gdańsku na pierwszym takim panelu obywatelskim, obserwując, jak wygląda. Później przyjechałem do Łodzi, rozmawiałem z panią prezydent, która się do tego projektu bardzo zapaliła i przy dużej pracy też urzędników udało się ten projekt zrealizować. Sporo jest też obaw z tym projektem związanych, bo temat na pewno nie jest prosty. Jak powiedziałem, ta odpowiedzialność po Państwa stronie to jest rzeczywiste wypracowanie konstruktywnych konkluzji, rekomendacji, wskazań dla nas, a po naszej stronie jako tej władzy uchwałodawczej, można powiedzieć, tej, która realizuje Państwa pomysły, to skutecznie to później wdrożyć. Więc przede wszystkim bardzo dziękuję za Państwa obecność. Mocno trzymamy kciuki. Będziemy też to na kolejnych Państwa spotkaniach obserwowali. No i liczymy, że te efekty będą dla nas wszystkich jako łodzian po prostu bardzo dobre. Dziękuję. Ja mam swój. Tak, szanowni Państwo, ja też również bardzo Państwu serdecznie podziękuję za to, że Państwo się zdecydowali po pierwsze zgłosić, a po drugie skorzystać z tego, że zostaliście wylosowani, bo być może sobie Państwo nie zdają z tego sprawy, natomiast na Państwa ciąży odpowiedzialność za decyzje, które będą w imieniu wszystkich łodzian podejmowane tak naprawdę. Panel obywatelski jest reprezentatywny, reprezentuje całe społeczeństwo łódzkie, więc to, co tutaj wypracujecie, tak jak powiedział kolega radny, no będzie musiało być przez nas wprowadzone w życie i zrealizowane. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i trzymam kciuki za te obrady. Ja akurat osobiście panel obywatelski traktuję też jako taką wskazówkę dla mnie jako działalności radnego, dlatego na tym panelu będę na wszystkich posiedzeniach starał się być od początku do końca, bo to jest dość istotne też, żeby potem na co dzień znać zdanie mieszkańców z różnych części Łodzi, w różnym wieku i z różnym podejściem do tej zieleni. Pierwszy panel obywatelski w Łodzi, mam nadzieję, że jest bardzo, bardzo pracowity, bardzo skuteczny. I jeszcze raz bardzo wielkie podziękowania, ale zarówno dla Państwa, jak i dla urzędników, bo kiedy w kwietniu wraz z panem radnym i z jedną koleżanką składaliśmy taką uchwałę intencyjną, to nie spodziewaliśmy się chyba, że to aż tak bardzo szybko ruszy i nie spodziewaliśmy się też, jak wiele roboty jest przy tym ze strony urzędu. Okazało się, że się udało, mamy panel obywatelski. To jest bardzo, bardzo duży sukces też dla mnie jako przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji, bo my się tym też również zajmowaliśmy. I mam nadzieję, że faktycznie będzie to miało duży wpływ dla naszego miasta. I trzymam kciuki za te obrady i naprawdę bardzo, bardzo wielkie podziękowania i gratulacje dla Państwa za odwagę i chęć. Powodzenia.
Drodzy Państwo, jeszcze zanim pójdziemy dalej, dziękuję panom radnym za powiedzenie. Chciałam też przywitać i pomachać wszystkim, jeżeli ktoś z nas ogląda przez internet, ponieważ jako bardzo ważne przedsięwzięcie społeczne z działki konsultacji społecznych jesteśmy też maksymalnie transparentni. Te posiedzenia są transmitowane, no przede wszystkim tak, żeby osoby, żeby wystąpienie ekspertów, tak państwa obrady w podgrupach trudno by było podglądać i transmitować, szczególnie jak się będą toczyć równolegle, ale wystąpienia tak. Ja myślę, że jak najbardziej. No każdy projekt ma to do siebie, że oprócz tego, że jest przygotowany, przepracowany, to jeszcze później musi zostać, tak nieładnie mówiąc, zewaluowany, czyli oceniony przez państwa. I myślę, że jak będziemy mieli wypracowane te rozwiązania, zobaczymy, jakie one mają horyzont czasowy, bo pewnie nie wszystkie są do realizacji w perspektywie kilku miesięcy czy roku, bo są pewnie działania długofalowe, tak, te, które będziemy obserwowali. Ale z całą pewnością takie sprawozdanie po roku na przykład, tak, z tego, na jakim etapie są poszczególne wypracowane przez państwa rekomendacje, jest jakby bardzo dobrym pomysłem. I myślę, że takie spotkanie także dla państwa, jako uczestników tego pierwszego panelu, też będzie cenne, żeby sobie zobaczyć, jak wasza praca się na coś konkretnego przełożyła. Więc odpowiedź tak. Drodzy Państwo, żeby tak układać całą tą strukturę po kolei, co jest gdzie i o co chodzi, padły już słowa skąd pomysł, padły słowa po co i dlaczego takie tematy, dlaczego to jest ważne. Wypadałoby jeszcze słów kilka o tym, jak. My po przerwie będziemy mieli taki blok, żeby jeszcze raz przejrzeć się uważnie tym wszystkim pytaniom. Jeszcze wtedy powtórzymy raz, jak będziemy dochodzić do tych rekomendacji, więc spokojnie. To my mamy dzisiaj trochę czasu na to, żeby znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania i sobie tą pracę ułożyć. Natomiast na ten moment ważne jest jeszcze to, kto tu jaką rolę pełni. Dlatego Konrad, zapraszam cię ponownie tutaj. Powiedz, dlaczego IPP z Krakowa, Instytut Polityk Publicznych tu jest, kim jest i o co chodzi w roli operatora? Oczywiście, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Instytut Polityk Publicznych jest organizacją pozarządową, niezależną, finansowo, organizacyjnie, merytorycznie. Czym się zajmujemy? Naszą misją jest zmiana Polski na lepsze. Promujemy dialog, promujemy współpracę, prowadzimy centrum obywatelskie, gdzie wspieramy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i zastanawiamy się, jak tą Polskę zmienić na lepsze. I co to znaczy, że zmieniać na lepsze? Kto ma o tym zdecydować? Na podstawie jakich kryteriów moglibyśmy powiedzieć, że ta zmiana już jest na lepsze? Bardzo ważna jest niezależność. My rzeczywiście pochodzimy z Krakowa i może nie jesteśmy ekspertami od Łodzi, ale dzięki temu potrafimy spojrzeć na Łódź z pewnego rodzaju dystansem. To jest bardzo ważne, ponieważ operator musi być neutralny i niezależny. Jaka jest nasza rola? Organizacja i koordynacja tego procesu. Po pierwsze, kto ma w Łodzi podejmować decyzje? Tak? Mamy oczywiście panią prezydent, mamy Radę Miasta, urzędników, ale jednak najważniejsi są mieszkańcy. Naszym podstawowym zadaniem jest to, żeby byli mieszkańcy, paneliści. Państwo jako grupa nie podejmujecie decyzji, że tylko kobiety podejmują decyzje albo tylko mężczyźni, tylko osoby młode albo osoby starsze wiekiem, tylko Polesie albo tylko Widzew. To państwo jesteście dzisiaj łodzią w pigułce. To wy dzisiaj reprezentujecie całą Łódź. Nie swoje interesy, ale dobro wspólne, dobro wszystkich mieszkańców Łodzi. Po drugie, państwo nie musicie być ekspertami od zieleni. To jest oczywiste, nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. Naszym zadaniem jest dostarczenie tej wiedzy. Dostarczenie państwu wystąpień ekspertów, dostarczenie materiałów informacyjnych, materiałów merytorycznych, w ramach tych kilku spotkań edukacyjnych, wysłanie państwu kolejnych maili i stały kontakt z państwem. Czyli bardzo ważna jest wiedza. Natomiast eksperci nie mogą rozstrzygać dylematów. Rosną w Polsce ceny, rośnie na przykład inflacja. Jeden ekspert powie, stopy procentowe powinny wzrosnąć. Drugi utrzymać te stopy. Trzeci obniżyć, prawda? Państwo musicie rozważyć interes wspólny. Ale żeby to zrobić, państwo powinniście na to spojrzeć z takiej szerszej perspektywy. Dlatego w ramach tych spotkań zapewniłem państwu także udział tzw. interesariuszy stron. Oni będą promować swoje własne interesy, tak? Ponieważ miasto to jednak organizm. On jest złożony z różnych grup interesów. Mogą być kierowcy, mogą być ekolodzy, mogą być deweloperzy i inne podmioty. Państwa zadaniem jest poznanie różnych perspektyw, spojrzenie na te wszystkie elementy po prostu z szerszej perspektywy. Zatem naszym zadaniem jest nie tylko organizacja tego procesu.
Naszym zadaniem jest dostarczenie Państwu wiedzy i ekspertów, naszym zadaniem jest dostarczenie Państwu interesariuszy, a także profesjonalna pomoc facilitatorska. Mam tutaj bardzo doświadczony zespół, który Państwa będzie wspierać na wszystkich spotkaniach. Od pierwszego edukacyjnego po ostatnie, piąte głosowanie, na którym będziemy już głosować nad konkretnymi rekomendacjami. Naszym również zadaniem jest zwrócenie Państwu uwagi, że to trochę krakowskie, nie da się. Zwrócenie Państwu uwagi, że da się, ale czasem są pewnego rodzaju ograniczenia, bo rekomendacje powinny być zgodne z prawem. Rekomendacje dla miasta muszą się odnosić do tego, że miasto ma realne kompetencje, a nie na przykład parlament, prawda? Albo jakiś minister. Zwrócenie Państwu uwagi, że koszty są ważne, może nie najważniejsze, bo jak są ważne, super, świetne pomysły, to my je rozłożymy na miesiące czy lata, prawda? Zatem powiedziałem, że naszym zadaniem jest to, żeby Państwo czuli się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Oczywiście, że to prawda, ale naszym ważniejszym zadaniem jest zwrócenie uwagi na takie powiedzenie, co dwie głowy to nie jedna, co 60-70 głów to nie jedna. Naszą rolą jest uruchomienie pewnych, przepraszam za słowo, procesów zbiorowej mądrości, tak? Żebyśmy tutaj wszyscy razem wspólnie pracowali na rzecz dobra wspólnego. Łódź jest znana z kilku rzeczy, na pewno z wielkiego, wspaniałego przemysłu filmowego, świetni operatorzy łódzkiej filmówki. Nie wiem, czy Łódź będzie, czy Łódź już dzisiaj jest znana z zieleni, chyba nie do końca jeszcze. Nie wiem, czy Łódź będzie znana ze wspaniałej zieleni już za kilka tygodni czy miesięcy. Ale naszym zadaniem, naszym marzeniem jest to, żeby Łódź była znana z mądrego procesu podejmowania decyzji. Żebyście Państwo uwzględnili różne interesy i żebyśmy za kilka tygodni, kilka miesięcy, może za kilka lat, powiedzieli, że dobra, fajna zmiana w Łodzi zaczęła się już dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasza organizacja została wybrana na podstawie otwartego konkursu ofert. Wszystkie specyfikacje, wszystkie dokumenty były, są i są nadal dostępne na stronach Urzędu Biura Informacji Publicznej. Te wszystkie dane są. Jako organizacja wygraliśmy otwarty konkurs ofert. Jeżeli macie jakiekolwiek Państwo pytania, to oczywiście służymy pomocą. Niezależność finansowa. Miasto finansuje proces, ale nie ma wpływu na wiele rzeczy. To nie jest, nie ma wpływu nie tylko na catering, prawda, na kwestie techniczne. Miasto jest partnerem i my jesteśmy partnerem dla miasta. To wspólne przedsięwzięcie. Natomiast razem działamy, mamy mocny wpływ na dobór ekspertów, dobór programu. Cały zespół facilitatorski jest spoza miasta. Nie mamy żadnej ukrytej agendy. Nie jesteśmy jednostką Urzędu Miasta, pochodzimy z Krakowa. W Łodzi byliśmy wielokrotnie, ale raczej jako turyści niż jako mieszkańcy, więc ta niezależna zewnętrzna perspektywa, pewnego rodzaju dystans, myślę, że jest w bardzo dużym stopniu zachowany. Zleceniodawcą jest Urząd Miasta, a my jesteśmy zleceniobiorcą. To odpowiedziało na pytanie? Jesteśmy do dyspozycji podczas całego dnia, podczas kolejnych dni, także podczas przerw kawowych. Na każde pytanie odpowiemy. Pozostajemy do dyspozycji. Dzięki. Ja tylko powiem gwoli ścisłości i żeby nie wprowadzić zamieszania na przyszłość. To nie jest warunek realizacji panelu obywatelskiego czy konsultacji społecznych, żeby realizator, operator był spoza miasta. To nam trochę ułatwia przyjęcie tej obiektywnej pozycji, że jesteśmy spoza Łodzi, to nie jest niemożliwe. Nie? Jak ja obsługiwałam jakieś tam procesy konsultacyjne w Krakowie, jest wtedy po prostu trudniej odłożyć w domu na półkę swoje poglądy i różne rzeczy i przyjść na panel czy konsultacje społeczne w roli facylitatora i niezależnego, obiektywnego moderatora. Ale tak, żeby się nie utrwaliło w głowie, że przy panelu to zawsze ktoś musi przyjechać z innego miasta. To nie jest prawda. U nas tak jest. Drodzy Państwo, padło dużo o Państwa roli, padło dużo o Państwa wyzwaniu, przed Państwem, przed nami wszystkimi stoi. Parę słów o tych klipach i o tym, jak będziemy pracować. W zasadzie większość już została powiedziana, więc tylko podsumuję. Państwa rolą jest wypracowanie pewnych rekomendacji. Państwo są ekspertami od potrzeb mieszkańców i mieszkanek Łodzi.
zestawimy to z wiedzą ekspercką i z pytaniami i wyprodukujemy rekomendacje. To, żeby to się udało, to niezwykle istotne jest pamiętanie, że działamy na rzecz dobra wspólnego. Czegoś, czyli szukamy rozwiązań, które będą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby jak największej ilości mieszkańców i mieszkanek Łodzi. To nie są konsultacje tego typu, że ja przychodzę apelować o chodnik czy skwerek pod moim blokiem. Państwo są panelem obywatelskim, który działa na rzecz dobra wspólnego. Wszyscy mamy wpływ na przebieg i rezultaty tego panelu i jesteśmy za niego odpowiedzialni. Jak mówię wszyscy, to mówię państwo w roli panelistów i panelistek, facylitatorki za swoją rolę, eksperci za rzetelne przygotowanie się i przedstawienie państwu rzetelnej wiedzy, IPP, operator za przygotowanie tego procesu w maksymalnie efektywny sposób. Jak myślę o państwa wpływie, to on też polega na tym właśnie, że mam pomysł, zgłaszam pomysł. Już mamy zatwierdzone spotkanie za rok, podsumowujące te efekty. Jak mam pytanie, to zadaję pytanie, a nie siedzę z nim w głowie i w sumie to nie wiem, o co chodzi, to nie będę zabierać głosu. Ten państwa wpływ wyraża się przez aktywność. Gdy przejdziemy do pracy w podgrupach, a już dzisiaj będzie jej sporo, to nie wypracujemy tych rekomendacji w sposób milczący. Po to mamy zespół facylitacyjny i też dziewczyny zaraz pokażą, jak może wyglądać taka praca w podgrupach i będą robić tak, żeby to państwu maksymalnie ułatwić i jak najszybciej przejść do tego efektu, że teraz się nie znamy, a teraz bardzo fajnie i efektywnie dyskutujemy i współpracujemy, ale żeby wykorzystać państwa wpływ i żeby wypracować efekt, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, stawiamy na państwa aktywność. Bazujemy na faktach i wiedzy naukowej. To, co powiedziałam, państwo wiedzą, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Trzeba je zestawić z pewnymi rzeczami, które zostały już zbadane, zmierzone, przetestowane. Po to na każdym z pierwszych trzech spotkań, tak zwanych edukacyjnych, będzie grono ekspertów dzielące się wiedzą. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli ekspert mówi w sposób niejasny, pytamy. Po każdej sesji będzie czas na zadanie, przynajmniej spisanie, bo na nie nie wszystkie odpowiemy, więc spiszemy, eksperci będą odpowiadać pisemnie pytań. Jeżeli ekspert wysyła dodatkowe dane, podsumowanie, o które poprosiliśmy, czytamy, żeby ta wiedza była naszym fundamentem. Szukamy jak największej ilości różnych punktów widzenia, bo żadna sprawa, szczególnie te, które tu mamy, nie jest oczywista, ale potem staramy się wypracować konsensus, czyli to, o czym już mówiłam. Rozwiązanie, które jak najlepiej odpowie na potrzeby jak największej ilości osób. I ostatnia zasada współpracy, szacunek, różnorodność, szacunek, życzliwość, zaciekawienie. Myślę, że żeby te 5 spotkań było nie tylko efektywnych, ale też po prostu przyjemnych, żeby to był dla nas dobry czas. Podchodźmy do siebie z maksymalnym szacunkiem. Ludzie się mogą różnić potrzebami, poglądami, pomysłami, ale taki bazowy szacunek pod tytułem cieszę się, że jesteś, ważne jest dla mnie usłyszeć twoje zdanie. Lepiej, żebyśmy się różnili, ale o tym rozmawiali, niż żebyśmy byli podobni i nie gadali. To się nam należy. Życzliwość i zaciekawienie do każdej z osoby, która tu przyjdzie i będzie chciała poznać swój głos. To są zasady, które chciałabym, żeby nam przyświecały przez te 5 spotkań i budowały klimat podczas naszych obrad. A tam mamy jeszcze wywieszone takie 4 reguły postępowania, których... Czy to był dla mnie stoper? Ja nie mam stopera. Usłyszałam pipczyk, który będzie pipczał potem na czas. 4 proste reguły postępowania, które ułatwią nam wdrażanie tych zasad w życie. 3 razy 1. Jedna z moich ulubionych zasad. Szczególnie podczas pracy w grupach i wszelkich dyskusji, w jednym czasie mówi tylko jedna osoba na jeden temat i to w dodatku najlepiej ten, który właśnie jest poruszany. To, żeby się wszyscy mogli wypowiedzieć i żeby wszystkie ważne tematy były poruszone, to jest nasza rola zespołu moderacyjnego. Będziemy robić kolejki, będziemy robić parkingi tematów, ale żebyśmy się mogli słyszeć i obdarzać się z szacunkiem, w jednym czasie jedna osoba na jeden temat. Duży zegarek oznacza
wspólne starania do efektywnego wykorzystania czasu. Na przykład punktualność i rano, byłam dzisiaj pod ogromnym wrażeniem, że część z Państwa była tu znacznie wcześniej niż my. Mówię o zespole facylitacyjnym. Ale też po przerwach punktualnie, też jak zaraz Państwu powiem, że na przykład jest 30 minut na pracę w podgrupach, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas, ale też go nie przedłużyć. To jest też prośba do wszystkich ekspertów, że jak wiedzą Państwo, że jest 12 minut, to to jest 12 minut, a nie 13,5 minuty na wypowiedź. Będą też do tego stopery. Dbamy o siebie nawzajem, o tym mówiłam już rano. Dbajmy o swoje potrzeby. Jeżeli widzimy, że ktoś czegoś nie usłyszał, ktoś czegoś nie rozumie, ktoś czegoś szuka, możemy, a my wiemy, no to mu po prostu pomóżmy. Jest też dużo osób, których można prosić o pomoc. No i ostatnia rzecz, dbamy o środowisko i otoczenie. Rozmawiamy o środowisku, więc też Państwo już może dostrzegają, może jeszcze dostrzegą, że bardzo staramy się możliwie ekologicznie podejść do tematu. Państwa też do tego zachęcamy, żeby zużyć dokładnie tyle materiałów, ile jest nam potrzebnych i ani jednego więcej. Zachęcamy też Państwa do wspólnego dbania o otoczenie. Tak po prostu miejsce pracy, w którym pracujemy, jeżeli coś jest już niepotrzebne, no to możemy to wyrzucić. Jeżeli kończymy zajęcia, to oczywiście to nasze zadanie, żeby posprzątać, ale to nie jest tak, że rezerwujemy tylko je dla siebie. To jest zawsze miły czas, kiedy grupa razem gdzieś porządkuje swoje miejsce pracy i się w ten sposób żegna. Czy te zasady są jasne? Myślą Państwo, że to się uda? To jest trochę taki ideał. Działamy na rzecz dobra wspólnego. Mamy wpływ i jesteśmy odpowiedzialni za efekt. Szukamy różnych punktów widzenia, ale dążymy do konsensusu. Bazujemy na faktach i wiedzy naukowej, obdarzamy się szacunkiem, życzliwością i zaciekawieniem. Ideał, ale warto do tego dążyć. My się będziemy starały z dziewczynami o tym możliwie często przypominać. I to jest dobry moment, żeby trochę przetestować, nie? Jak to wypada w grupach. Rano mieli Państwo chwilkę czasu, żeby chociaż imię i skąd jestem. Teraz chwilkę więcej czasu, bo jak deliberować, to tylko z ludźmi, z którymi czujemy się swobodnie. Tak 27 minut, rzekłabym, dla Was, żeby to nie była tylko taka rundka, mam na imię Ola, jestem z Krakowa. Poznajcie się Państwo lepiej, wracamy za 30 minut. I zanim powiem, kto będzie mówił pierwszy i o czym, to zaraz dostaną Państwo takie, bo wiedzy jest dużo. Przed Państwem 9 wystąpień. To jest na granicy pojemności poznawczej człowieka. Więc prosimy Państwa o mocną koncentrację, uważność. Będziemy też robić przerwy w tych wystąpieniach, nie tylko na kawę, też na podsumowania w ramach grup, po to, żeby ta wiedza nie uciekła. Zachęcamy też do robienia notatek. W tym momencie widzę, facylitatorki rozdają albo zaraz rozdadzą. Mają Państwo takie kartki. Na jednej stronie przygotowałyśmy w ogóle 4 pytania i 4 takie obszary do robienia notatek. Są tu miejsce na zapisanie tego, co warto zapamiętać, na zapisanie pytań do danego eksperta czy do danej grupy ekspertów. Można zapisać tematy do przedyskutowania, na przykład słyszą coś Państwo i mówią, aha, czyli jak zaczniemy pracę w grupach nad rekomendacjami, to trzeba będzie przegadać taki temat. Jest też część D, moje przemyślenia. Moje przemyślenia mogą być bardzo szerokie. Można tam też zapisywać już pierwsze pomysły. Aha, czyli jak mam odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być struktura zieleni w Łodzi na poziomie podwórka, ulicy, dzielnicy, to tutaj, nie? Można sobie już zapisywać, żeby to nie uciekło. Jeżeli ta struktura na razie się Państwu wydaje nieużyteczna, to druga strona jest całkowicie pusta i mogą sobie Państwo robić notatki w dowolnym dla Państwa układzie. Po pierwszej serii wystąpień będzie czas na pracę w podgrupach, żeby to zebrać, podsumować, jakoś osadzić przed kolejną częścią wiedzy. I w tym momencie, sekunda, mogę już oddać głos i powiedzieć, co będzie w pierwszej części. Pani Olga Zuchora z Biura do Spraw Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi. I tak jak mówiłam wcześniej, te pytania, które są postawione przed panelem, zostały zadane też wcześniej w takich szerokich konsultacjach społecznych. Tutaj parę słów o tych obszarach i o tym, co z tych konsultacji wyszło. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Powiem kilka słów o tym, co inni mieszkańcy Łodzi uważają w temacie, który Państwo będą dyskutować na nadchodzących spotkaniach panelu obywatelskiego.
Zadaliśmy mieszkańcom naszego miasta takie same pytania, jakie stawiamy Państwu. Przez cały styczeń mieszkańcy Łodzi mieli możliwość wzięcia udziału w szerokim procesie konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców zarówno spotkania warsztatowe, w trakcie których kilkanaście osób debatowało na temat pytań związanych z zielenią w mieście, jak również zorganizowaliśmy zbieranie ankiet drogą papierową. Również do mieszkańców miasta wysłaliśmy formularze internetowe, żeby wypowiedzieli się na temat tego, jakie są ich opinie oraz potrzeby w zakresie zieleni w mieście. Wychodząc również naprzeciw najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, stworzyliśmy specjalne ankiety również dla dzieci w formie dostosowanej do ich wieku. Zarówno skupiliśmy się na współpracy z przedszkolami miejskimi, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta mogli wyrazić swoje potrzeby w zakresie roślin oraz zieleni w mieście w formie np. rysunkowej, jak również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych mieli okazję również wypowiedzieć się na temat tego, jaka rodzaju zieleń jest dla nich ważna, jak chcieliby, żeby wyglądała zieleń w ich najbliższej okolicy, jak również to, w jaki sposób chcieliby się angażować na rzecz swojego najbliższego otoczenia w zakresie zieleni. W samym procesie konsultacji społecznych wzięło udział ponad 400 mieszkańców Łodzi. Dlatego też właśnie chcę Państwu streścić takie główne tematy, które oni poruszali w ramach swoich uwag, wystąpień, rysunków, tak żeby Państwo, debatując tutaj z nami wszystkimi na temat, w jakim kierunku Łódź powinna iść w temacie zieleni, również wzięli pod uwagę ich opinie, ich odczucia, ich głos w tym temacie. Tak jak Państwo widzą, tutaj są przykładowe rysunki, jakie dostaliśmy od najmłodszych. Więcej z nich znajduje się przed salą obrad. Tam mogą Państwo zapoznać się z wystawą, ponieważ trafiło do nas bardzo dużo rysunków, które również Państwu przekażemy potem w wersji jakiejś elektronicznej, żeby Państwo mogli zapoznać się z nimi wszystkimi. Mamy ich tak dużo, że nawet się nie zmieściły na całej wystawie. I generalnie, jeżeli chodzi o kwestie dzieci. Dzieci przede wszystkim podkreślały, że zieleń jest dla nich bardzo ważna i mogą dzięki niej oddychać. Jest to w szczególności istotne w kontekście obecnie toczących się rozmów o znaczeniu i wyzwaniach klimatycznych. Przede wszystkim podkreślały w tych ankietach, że chciałyby mieszkać jak w parku, żeby zieleń w ich najbliższym otoczeniu była dla nich przyjazna. I również mówiło o tym, że chciałyby mieć ogródki pod domem. Takie ogródki, w których mogą sobie zasadzić własne truskawki, poziomki, oglądać jak rośliny powoli rosną. Jeżeli chodzi zaś o część taką rysunkową, prawie na każdym rysunku było drzewo. Drzewo liściaste, drzewo owocowe, na które można było zobaczyć jakieś czereśnie, jak również krzewy owocowe. Część dzieci nawet podpisała, że to są porzeczki. Kolorowe kwiaty. Również część miała w swoich pracach sadzenie warzyw, owoców, różnego rodzaju grządkach. Dużo marchewek się pojawiło. Jak również część prac podkreślała różnego rodzaju sadzawki, jakieś takie małe oczka wodne, w których pływały kaczuszki. Oraz dzieci są bardzo, wyszło nam z tej analizy, że dzieci są bardzo świadome również otoczenia i przyrody. W pracach znalazły się również kwestie wiewiórek, kotów, pszczół i motyli, czyli wszystkich zwierząt, które są najbardziej przez nich postrzegane w kontekście zieleni, zapewne podczas ich wizyt w parkach razem z rodzicami. Przede wszystkim dzieci mówiły o zieleni w kontekście chodzenia do parku, zabawy oraz odpoczynku. Jeżeli chodzi o jakieś akcje, w które chciałyby się angażować, to podkreślały przede wszystkim sadzenie drzew jako taka główna rzecz, która ich interesuje, oraz sprzątanie zieleni. Więc kwestia również odpadów i zanieczyszczenia tego środowiska jest przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta bardzo zauważalna. Również część prac miała pomysły na karmienie roślin jedzących robaki, jakichś takich muchołapów, ale generalnie wszystkie opinie ich tutaj ujęliśmy, nawet te najbardziej interesujące. Jeżeli chodzi zaś o dorosłych, dorośli patrzyli na kwestie zieleni bardziej tak oderwani już, trochę myśląc już o skali całego miasta, nie tylko i wyłącznie w kontekście tych takiego najbliższej zieleni, która ich otacza. Jeżeli chodzi o propozycje dorosłych, wątków było bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim prawie każda odpowiedź, jaką uzyskaliśmy, dotyczyła tego, że mieszkańcy są zieleni w każdej ilości i każdej formie. Zależy im na to, żeby tej zieleni w mieście było jak najwięcej. W szczególności mówili w tym przypadku o
drzewach. Drzewach im większych, tym lepszych. Drzewach dających cień. Drzewach dających tak naprawdę jakieś wytchnienie dla wzroku, żeby zobaczyć tą zieleń w mieście. Jak również często wspominali o kwestii roli zieleni w podwórkach, z uwagi na to, że to jest ta zieleń, którą najczęściej widzą i najbliżej domu. Postulowali w naszych ankietach o to, żeby w ich najbliższym otoczeniu również powstawała zieleń, a nie tylko, żeby to były parki bądź jakieś inne większe obszary, do których muszą docierać. Ważny wątek, który się pojawiał, to również kwestia konieczności osiągnięcia kompromisu pomiędzy zielenią i miejscami parkingowymi. Tak jak wszyscy tutaj siedzący mamy świadomość, że kwestia decyzji na temat zagospodarowania miasta, przestrzeni, to jest zawsze kwestia kompromisów. Tutaj mieszkańcy mówili o tym, żeby osiągnąć ten kompromis, żeby zarówno były miejsca parkingowe, ale żeby też była zieleń w tych podwórkach oraz na ulicach. Że jedno nie musi być całkowicie kosztem drugiego, żeby jakoś wypracować tak, żeby obie opcje były spełnione. Pojawiający się również wątek dbania o istniejącą zieleń. Tak, żeby ta zieleń, która już w tym momencie jest, rośnie gdzieś od lat, była jak najdłużej utrzymywana w jak najlepszym stanie, ponieważ argumentowali to tym, że drzewa oraz zieleń już istniejąca ma większe korzyści dla miasta niż zieleń, która dopiero będzie posadzona w przyszłości. I tak jak ostatni punkt brzmi, nowa zieleń, w szczególności drzewa. Mieszkańcy również w ankietach odpowiadali, że chcą nowych skwerków, uporządkowania już istniejących przestrzeni, tak żeby mogli z nich korzystać. I przede wszystkim drzew, krzewów, łąk kwietnych, trawników, czyli wszystkiego takiego, co im pozwoli korzystać z tej ziemi. Nie tylko i wyłącznie ją patrzeć, lecz również chodzić w jakieś skwerki, w parki kieszonkowe i móc odpocząć gdzieś pod domem. Bardzo często również pojawiały się uwagi dotyczące ławek na tych terenach zielonych, jak również kwestia związana z bezpośrednim korzystaniem z tej zieleni. Uwagi również dotyczyły już konkretnych na przykład gatunków. Bardzo dużo mieliśmy uwag również dotyczących prowadzenia zielonych dachów na budynkach w mieście, żeby zwiększyć tą ilość zieleni oraz jakieś miejsca, z których pszczoły również mogłyby korzystać. Innym wątkiem była również kwestia sadzenia zieleni, która byłaby zielenią pnącą się, czyli żeby w mieście pojawiło się jak najwięcej bluszczy oraz takich innych form, które będą rosły na tych ścianach kamienic, które na przykład nie mają okien. Tak, żeby tej zieleni nawet w takich trudnych warunkach ścisłego śródmieścia pojawiło się jak najwięcej, żeby zmienić trochę widok, w jaki sposób to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o wszystkie poszczególne opinie, które do nas wpłynęły, zależy nam na tym, żeby Państwo mieli okazję się z nimi jak najszerzej zapoznać, żeby Państwo sami je przeanalizowali oraz podeszli do nich też w taki sposób, że Państwo sami zinterpretują to, co mieszkańcy chcieli nam przekazać. Dostaną Państwo pomiędzy spotkaniami wszystkie wyniki ze wszystkich form konsultacji, które przeprowadziliśmy, tak żeby Państwo sami mogli dokonać ich analizy, zastanowić się, z którymi argumentami i z którymi sprawami Państwo się zgadzają, które są dla Państwa ważne, które głosy mieszkańców chcą Państwo przede wszystkim uwzględnić w swoich działaniach. W najbliższych spotkaniach przede wszystkim Państwo będą debatować nad kilkoma zagadnieniami. Jak miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście? O szczegółowych tematach w tym temacie będziemy mówić już na kolejnych spotkaniach. Jak miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy? Również tutaj jest temat dosyć szeroki do zastanowienia się. Oraz temat, jak kształtować zieleń w mieście. To są takie trzy pytania, które będziemy rozważać między innymi na dzisiejszym spotkaniu, ale już o ich szczegółach opowie pani Anna Sokołowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy ślicznie. To ja jeszcze dopowiem i dopytam. Raport z konsultacji jest dostępny w naszej bazie wiedzy, prawda? Będzie. Czy to jest ten moment, gdzie możemy przypomnieć, gdzie jest baza wiedzy? To jest, był już link do tego miejsca w mailach czwartkowych. Mhm. Tak, to znaczy dla Państwa będzie specjalna podstrona stworzona, ona już jest stworzona, strefa wiedzy. Tam Państwo znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, podręczniki, znajdziecie dodatkowo wystąpienie ekspertów, a także uwagi ekspertów do Państwa pytań, ponieważ Państwo na pewno będziecie mieć pytania.
Tak? Eksperci będą do Państwa dyspozycji i w takiej jednej podstronie te wszystkie informacje najważniejsze będą zawarte w fajnych, przystępnych materiałach merytorycznych. Na stronie internetowej IPP, a także przez Łódzki Panel Obywatelski to będzie bardzo szeroko promowane, wysyłane. Będziemy dzwonić, pisać, SMS-ować, tak jak to miało miejsce ostatnio. Dzięki wielkie. Także to nie jest tak, że trzeba wszystko zapamiętać i to jest jedyna okazja do kontaktu z tą wiedzą. Niemniej jednak w dalszym ciągu zachęcam do robienia notatek. A teraz zapraszam panią Anię Sokołowską z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, żeby opowiedzieć trochę o tym pierwszym obszarze, o pytaniach dotyczących tego tematu, jak kształtować zieleń w mieście Łodzi i o tym, jak ta zieleń w Łodzi wygląda. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Opowiem krótko. Zacznijmy może od tematu, który jest tematem przewodnim dzisiejszego dnia. Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi? Państwa zadanie, zastanowić się nad odpowiedzią na te pytania. Jest ono ustrukturyzowane w podziale na trzy tematy. Jakiego rodzaju zieleń, w jakiej ilości, z warunkiem dobrego życia w centrum Łodzi? Centrum Łodzi, zaraz to Państwu pokażę w dalszej części prezentacji, jest szczególnie problemowym obszarem, w którym najtrudniej jest nam o tą zieleń. Widzieliśmy, mieszkańcy we wcześniejszych konsultacjach wyrazili się, jak bardzo chcą zieleni. Ja Państwu pokażę, gdzie i jak można ją uzyskać, albo gdzie jest to trudne i z jakiego powodu. Do Państwa rozważenia przez Państwa. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka, ulicy i sąsiedztwa, czyli to, co mamy najbliżej, pod samym oknem, jak wygląda nasza ulica i kompromisy, na które tam musimy iść, żeby zieleń udało się osiągnąć i jak powinna wyglądać dzielnica dobrze wyposażona w zieleń, żeby dobrze nam się żyło. I oczywiście punkt trzeci, czyli właśnie o tych kompromisach. Teraz jeśli mogę prosić o moją prezentację. Zacznę od tego, dlaczego nad tym pracujemy. To jest z mojego punktu widzenia planowania miasta, osoby zajmującej się pracą nad tym, jak przyszłość Łodzi ma wyglądać, najważniejszy punkt. I muszą Państwo tutaj zwrócić uwagę, ponieważ jest to kluczowa informacja, co się z naszym miastem dzieje. To jest kontekst. To, co Państwo widzą na tym obrazku, czarny obrys, to jest miasto Łódź. To jest zaprezentowane w zeszłym tygodniu tempo rozwoju, tempo ilości wydawanych pozwoleń na budowę, czyli obszary największej urbanizacji, gdzie ludzie się przeprowadzają, gdzie ludzie się budują. Widzimy, że w centrum Łodzi te obszary są raczej białe i błękitne, tam się za dużo, nie ma za dużego tempa przyrostu, ale widzimy, co się dzieje dookoła. Ludzie się wyprowadzają z miasta, ludzie się wyprowadzają do domków jednorodzinnych, do gmin ościennych. Są pewnie ku temu znaczące powody. Teraz spójrzmy na ten obważanek w środku, czyli nasze miasto Łódź. Przez ostatnie 20 lat straciło prawie 20% mieszkańców. Nie wszyscy być może wyprowadzili się na rzecz tych terenów ościennych, mieszkania w domach jednorodzinnych czy w sąsiednich gminach. Natomiast jest to znaczący spadek, a jeśli spojrzymy na centrum, nad którym dziś będziemy pracować, to ta liczba mieszkańców spada najbardziej znacząco. Czyli mamy taki proces, w którym z centrum mieszkańcy wyprowadzają się jednak do życia już nawet nie w dzielnicach obrzeżnych, ale kompletnie poza granicami miasta. Łatwo sobie wyobrazić dlaczego. Nie jest to trudne, tak? Mamy możliwość życia w domach jednorodzinnych. Czasami jednak te przedmieścia nie wyglądają tak idealnie, nie są dobrze wyposażone w infrastrukturę. Jak śródmieście naszego miasta, jak centrum Łodzi może konkurować z domkiem jednorodzinnym? To jest kluczowy temat. Jak zrobić, żeby ktoś wybrał życie w centrum naszego miasta w przyszłości, a nie domek jednorodzinny? Bo mówimy tutaj o trendzie, który jest bardzo ważny dla przyszłości naszego miasta. Czy ktoś będzie w nim mieszkał, czy wszyscy się z niego wyprowadzą? Tak wygląda nasze centrum. To jest takie zdjęcie lotnicze. I jak przyjrzymy się bliżej, widać, że jest bardzo dużo budynków, a bardzo mało zieleni. Kwartały są bardzo gęsto zabudowane, jest to XIX-wieczna zabudowa. Ulice są przepiękne, niektóre. Inne są dużo bardziej gęsto zabudowane. Jak Państwo widzą, mało zieleni, dużo samochodów, dużo betonu. Wyspa ciepła miejska, tak? To się wszystko nagrzewa latem. Niektóre ulice są w bardzo złym stanie i muszą łączyć dużo różnych funkcji. O tym zaraz też Państwu opowiem, ale widzą Państwo, staram się też tutaj nakreślić trochę przerysowany obraz miasta, ale żeby zwrócić uwagę na pewne znaczące elementy. Tak wygląda struktura XIX-wiecznej zabudowy, kamienic. To są te podwórka, o których dalej będziemy rozmawiać. Po prostu miejsca na zieleń jest brak. Jak to wygląda w skali dzielnicy? W skali dzielnicy są trzy bardzo ważne elementy decydujące, czy ta zieleń jest dla nas odpowiednia.
Musi być jej odpowiednia ilość dla wszystkich mieszkańców, odpowiednia wielkość takiego terenu, żeby dobrze nam się odpoczywało w nim i on musi być dobrze dostępny. Co to oznacza? Na jedną osobę powinno być 5 metrów kwadratowych zieleni, czyli na 100 tysięcy mieszkańców powinno być 500 tysięcy metrów kwadratowych zieleni. W chwili obecnej to jest fragment Łodzi. Wszędzie tej zieleni ilościowo brakuje w ujęciu takim statystycznym, w sensie ilości mieszkańców. Po drugie, ten obszar powinien mieć przynajmniej 1,5 hektara, żeby był takim parkiem, do którego jak wchodzimy, to jest w nim cisza, nie słychać ulicy, żeby było w nim chłodniej, żeby można było w nim odpocząć. To jest duży obszar 1,5 hektara. Jak Państwo spojrzą na centrum Łodzi, jest tylko kilka parków, które taki warunek spełniają. Nie jest ich wiele. Tutaj widzimy Park Staromiejski, Park Helenów, Park Moniuszki, Park Staszica, Matejki, 3 Maja i Sienkiewicza, a cała reszta, jak widzimy, to jest gęsta zabudowa miejska. To jest za mało. I jest jeszcze aspekt dostępności. Ja tu Państwu, to jest wykres, nie będę tutaj o nim opowiadać, ale generalnie jest tak, że z dziećmi małymi do 6 lat musimy liczyć, że dalej niż 200 metrów trudniej jest dostać się, po prostu dzieci dalej nie będą chciały iść, tak, są zmęczone. Ludzie starsi też powyżej 400 metrów, no jest to utrudniona dostępność. Dlatego przyjmuje się, że taką granicą dojścia to jest te 5 minut, czyli 400 metrów odległość do parku powinna wynosić. Jak to wygląda w Łodzi? To jest akurat obszar ogrodów sukienniczych, czyli między ulicą Północną Narutowicza Uniwersytecką i Wschodnią. I tutaj widzą Państwo wejścia do parków i jak daleko sięgają te zielone łapki w głąb, to znaczy ile w 2,5 minuty od parku można dojść. I widzimy, że całe centrum tego terenu po prostu ma brak dostępu do parku. Dla osób, które są w stanie dojść 400 metrów, nadal te czerwone strefy to są takie, które są po prostu niedostępne. W strefie wielkomiejskiej tych formalnych terenów zieleni, jak Państwo widzą na tym obrazku, nie jest tak dużo. One faktycznie po obrzeżach są może większe, jest park na Zdrowiu, ale my dzisiaj zajmujemy się Śródmieściem, centrum, strefą wielkomiejską. Tamtych terenów formalnych jest bardzo niewiele. Czasami jak spojrzymy na zdjęcia lotnicze, to wydaje się, tutaj są jakieś drzewa, prawda? Wydaje się, że te tereny mogłyby się znaleźć, nawet możemy je sobie zaznaczyć, większe puste obszary. Problem jest taki, że przy przyjrzeniu się z bliska to nie są tereny gminne, to nie jest teren nasz. My jako miasto nie możemy go objąć formalnie, nie możemy po prostu go przekształcić na park. Większość z nich jest terenami prywatnymi. My już więcej takich terenów dużych, otwartych, które możemy przeznaczyć na zieleń, po prostu jako miasto Łódź nie mamy. Ta zieleń może by występować również, to jest przykłady z innych miast, może występować nie tylko w formie dużych parków, ale również małych przestrzeni, parków kieszonkowych, przestrzeni, nawet zagospodarowanych fragmentów ulicy. Nawet jedno drzewo rosnące na skrzyżowaniu czy w miejscu, gdzie spróbujemy wydzielić plac, znacząco zmienia odbiór takiej przestrzeni. Nie jesteśmy już w betonowej pustyni, mamy kawałek cienia. Nie jest to formalny park o powierzchni 1,5 hektara, jest to jeden ze sposobów wprowadzania zieleni do centrum. Następnym aspektem jest skala ulicy, którą mamy do dyspozycji. Czyli tak jak mówię, podsumowując pierwszą część, nie ma już za bardzo nowych, dużych terenów, które możemy przeznaczyć na parki, a tych parków brakuje. Musimy tej zieleni szukać gdzie indziej. Co możemy zrobić w skali ulicy? Posługuję się tutaj przykładem ulicy Kilińskiego i ulicy Pomorskiej, bo akurat ostatnio nad tymi tematami pracujemy, ale to jest temat, który przenosi się na większość ulic w centrum. Nasze ulice w centrum przenoszą bardzo dużo różnych funkcji. Muszą spełniać bardzo dużo różnych potrzeb. Na tym zdjęciu widzimy pieszych, widzimy przystanek tramwajowy, który blokuje wyjazd z bramy, do której już nie można tak naprawdę wjechać. Widzimy, że z tej przestrzeni muszą korzystać samochody, musi w niej stać infrastruktura. Komunikacja zbiorowa jest bardzo ważnym aspektem. Dzisiaj rozmawiamy tylko o zieleni, więc ja tutaj nakreślę ten problem w zakresie przekroju ulicy i tej ulicy, w której dużo rzeczy musi się znaleźć. Ale jeśli chcemy myśleć o tym, jak mieścić różne funkcje, to tramwaj i samochody po prostu zajmują przestrzeń w ulicy. Chodniki. Ludzie, żeby się przemieszczać, żeby się minąć, potrzebują przynajmniej 2,5 metra. Tych chodników jest bardzo, one naprawdę są wąskie u nas w Łodzi. To są zdjęcia też oczywiście z terenu naszego tutaj z Łodzi. To jest oczywiście, koliduje z parkowaniem, natomiast w tych chodnikach mieści się dużo różnej infrastruktury. Mieszczą się słupy, latarnie, przystanki autobusowe lokalizowane są w miejscach, gdzie po prostu trudno się wsiada
i wysiada. Nawet jeśli stanie ławka, to ona jakby wchodzi w ten teren, gdzie ludzie mogą się swobodnie poruszać. I te chodniki mają przez to mniej miejsca. Nowo rewitalizowane ulice, które już mamy w centrum Łodzi, wprowadzają zieleń wysoką, wprowadzają tereny biologicznie czynne, czyli też tą zieleń niską dookoła drzew. Musimy spojrzeć na to i zobaczyć, że to jednak jest też jakimś kosztem. Mamy tu szeroki, wygodny chodnik, mamy pas zieleni, mamy bardzo mało miejsc postojowych po prawej stronie, tylko jeden pas ruchu dla samochodów w jedną stronę i miejsca postojowe po drugiej stronie. Więc tu nastąpiła rezygnacja z czegoś, tak? Z możliwości jazdy w dwóch kierunkach, z możliwości parkowania w bardzo dużej ilości. To jest jeden z dylematów, które mamy przy projektowaniu ulic. Będzie jeszcze temat suszy, ale zacznę go tylko krótko tak, że nasze centrum jest bardzo zabetonowane. Każdy centymetr kwadratowy, który można by było odbetonować, będzie nam służył do retencji wody. W związku z tym warto szukać nawet w przestrzeni ulicy takich możliwości. Nowe budynki czasami pojawiają się bardzo blisko znów tej chodnika. Znowu nie pozostawiają żadnej nowej przestrzeni. Podczas gdy tu jest taki przykład budynku, który został po prostu odsunięty. Ja nie wiem, czy to wskaźnik jest, ale to Państwo widzą. Odsunięcie budynku odrobinę przy stawianiu nowego budynku przy ulicy pozwala zmieścić na przykład cały szpaler drzew. Jest to jedno z rozwiązań, które w mieście można wprowadzać i zastanawiać się nad tym, czy poszerzenie kawałka ulicy na rzecz zmieszczenia drzew, które za ileś lat będą pełnić różne funkcje biologiczne i ekologiczne, czy to jest ruch, który warto wykonać. Takie projektujemy różnego rodzaju możliwe poszerzenia, w których mogłyby rosnąć drzewa. Takie miejsca już nawet w centrum Łodzi są. One są może trochę dzikie, albo może niezbyt zadbane, ale prezentują pewien potencjał do stworzenia liniowych przestrzeni, w których można by było taką przestrzeń zieloną uzyskać. Są też przykłady z innych miast, jak można łączyć ruch tramwajowy i wprowadzanie większej ilości zieleni. Jak ulice, które są znacznie zazielenione, jak Państwo spojrzą na te ulice, zawsze jest to kosztem czegoś. Albo zieleń kosztem chodnika, albo zieleń kosztem tramwaju, albo zieleń kosztem możliwości parkowania, albo dojazdu. Są ulice, tak jak tutaj jest przykład akurat z Monachium, gdzie w miarę udaje się te elementy łączyć, ale wymaga to uspokojenia ruchu. Są też ulice, przy których ten ruch jest zachowany w miarę normalny, ale dzięki temu, że są szersze, mieści się taki gruby pas zieleni między chodnikiem a jezdnią, który pozwala lepsze parametry utrzymać zieleni. No i są też takie wspaniałe miejsca, jak tutaj na zdjęciu Bazylea, gdzie mamy historyczne dzielnice, tak jak nasze Centrum Łodzi, i zieleń mieści się. Mieści się oczywiście znowu kosztem jakiegoś rozwiązania, natomiast takie miasto można powiedzieć, że jest przygotowane na przyszłe wyzwania klimatyczne. I teraz jak wygląda struktura innego miasta, w którym wszystkie te rodzaje zieleni są wprowadzone? Pojawia się ich bardzo dużo i można powiedzieć, że każdy człowiek czy dziecko, które potrzebuje w ciągu 2,5 minuty dojść do jakiegoś rodzaju zieleni, wszędzie ma takie możliwości. Mamy duże parki, małe parki, skwery, małe ulice, większe ulice, zielone, i my w Łodzi też próbowaliśmy coś takiego wprowadzać. Faktycznie jest to możliwe. Są tereny, gdzie można szukać tej zieleni i to nie są nieznaczne rzeczy. Wszystkie parki kieszonkowe, wszystkie zazielenienia ulic są w stanie znacznie zwiększyć ilość zieleni w mieście. No jest jeszcze ostatni aspekt, czyli zieleń codzienna, czyli podwórka. To, co widzimy mieszkając w centrum Łodzi, a nie w domku na przedmieściu, po otwarciu okna, czyli nasz codzienny aspekt życia, który ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, jest bardzo ważny. Śródmieście prezentuje takie możliwości, jak tarasy na dachu, jak balkony, które mogą wychodzić na zielone podwórka. I tu znowu mamy konieczność uzyskania kompromisów. Po lewej stronie widzą Państwo, jak wygląda podwórko. Takie typowe podwórko w Łodzi. Po prawej stronie jest akurat przykład z Berlina. Ja tu staram się pokazać takie skrajne przykłady, tak? W jednym miejscu, gdzie najważniejsze jest potrzeby parkingowe mieszkańców i wprowadzenia tych miejsc postojowych bezpośrednio przed swoim budynkiem.
w drugim miejscu, gdzie w tej samej skali przestrzeni najważniejsze jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni do życia dla siebie i dla swoich dzieci. I ostatni przykład, czyli miejsca, gdzie wewnątrz kwartału, w środku, tutaj Państwo zaraz zobaczą, można zlokalizować nawet domy jednorodzinne w centrum miasta. I teraz pojawia się pytanie, czy taka alternatywa po zebraniu wszystkich tych elementów kiedykolwiek będzie dla kogokolwiek alternatywą do życia na przedmieściach. I Państwa zadaniem dzisiaj, jak rozumiem, jest wypracowanie takiej wizji naszego przyszłego miasta, żeby zachęcić przyszłych jego mieszkańców, obecnych do tego, żeby się nie wyprowadzali z centrum, a przyszłych, żeby zechcieli do niego przyjechać, wrócić i żeby w ten sposób Łódź mogła być lepsza. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Niemałe wyzwanie, nie? Dorobię jedną gwiazdkę do tego, co pani Ania Sokołowska powiedziała. Na szczęście nie dzisiaj. Musimy, czy dzisiejszy dzień to nie jest jedyna okazja, gdzie będziemy pracować nad tą wizją, ale wszystkie 5 spotkań temu służą. Już padło dzisiaj, ale ja powtórzę, bo mamy dużo informacji. Teraz wiemy ciut więcej o tym, co się kryje za pierwszym pytaniem, za pierwszym obszarem, jak kształtować zieleń w mieście. Mamy więcej wiedzy na temat wyzwań i dylematów, jaka jest z tym związana. Przed każdym z naszych spotkań edukacyjnych będziemy robić takie wprowadzenie w kolejny obszar. Następnym razem pochylimy się nad suszą. Na kolejnym spotkaniu trzecim pochylimy się nad tematem współpracy mieszkańców i miasta w zakresie dbania o zieleń i w ogóle wszystkich tych pytań i tematów, z którymi będziemy pracować wcześniej. I teraz dla powtórzenia, jak to będziemy robić. 3 spotkania edukacyjne służące temu, żebyśmy Państwu dostarczyli jak najwięcej wiedzy, żeby odpowiedzieć rzetelnie na te pytania, jak najwięcej opcji, możliwości, z których by było wybierać. I na każdym z takich spotkań spotkają Państwo co najmniej kilku ekspertów, być może też grupy interesariuszy, którzy chcą zająć jakieś stanowisko. I w tym momencie zaczynamy tą część. Spotkania z ekspertami od wybranych tematów. A na 4 spotkaniu zostaniemy już sami, żeby to wszystko przekminić i wypracować rozwiązania, które na 5 będziemy głosować. Konrad, zapraszam Cię do wprowadzenia ekspertów. Dokładnie, króciutko. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że nie wszystko zależy od Łodzi, że nie każdy teren w Łodzi jest zarządzany przez Urząd Miasta. Dlatego może warto się zastanowić nad tą zielenią, która nie jest zarządzaniem przez miasto. Tak? Zapraszamy bardzo serdecznie pana profesora Jakuba Kronenberga do powiedzenia o zieleni nieformalnej. Pan profesor Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sędzimira. Prosimy serdecznie. Bardzo. Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem nauk społecznych. Z wykształcenia jestem ekonomistą, pracuję w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. A oprócz tego reprezentuję Fundację Sędzimira. To jest organizacja, która prowadzi również procesy partycypacyjne, podobne do tego, który dzisiaj nas tutaj połączył. Jako przedstawiciel nauk społecznych zajmuję się między innymi tym, co mieszkańcy myślą, co mieszkańcy dostrzegają i co dla mieszkańców jest ważne w kontekście zieleni w szczególności. Będę mówił trochę o właśnie takich zagadnieniach, i w szczególności chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zieleń nieformalną. Ten temat przewinął się już w poprzedniej prezentacji jako coś, nad czym miasto właściwie ma bardzo ograniczoną kontrolę. Niemniej jednak są przykłady miast, gdzie ta kontrola jest w jakiś sposób przejmowana. I do tego też chciałbym na koniec nawiązać. Ale najpierw chciałbym Państwa uczulić na skalę tego problemu. Na skalę tego, o czym w ogóle mówimy. Co jest zielenią? Każdy z nas na co dzień, zajmując się zupełnie innymi rzeczami, ma kontakt z zielenią i najczęściej chyba utożsamia ją z takimi rzeczami jak parki. Coś jeszcze? No oczywiście, może nie będę tutaj wymagał od Państwa dużo aktywności, Państwo będą się później musieli wykazać. Ale taka najczęściej spotykana wąska interpretacja ogranicza się do tego, że zieleń to są parki, lasy, w szczególności publiczne, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, ewentualnie zieleń przyuliczna, może czasem zieleń osiedlowa. Ale tak naprawdę tych kategorii jest tylko kilka.
W skali Łodzi te kategorie odpowiadają za 13% powierzchni miasta. Ale jeżeli spojrzymy na to szerzej, jeżeli uwzględnimy wszystkie te powierzchnie, które są pokryte roślinnością, choćby niską, ale również wysoką, nad którymi miasto ma, no powiedzmy, ograniczoną kontrolę, to uzyskamy 72% powierzchni miasta. Ta różnica jest po prostu kolosalna. To 72%, o którym tutaj mówię, to jest wszystko to, co Państwo widzą ze swoich okien, poruszając się po ulicach, na pieszo, rowerem, samochodem lub komunikacją publiczną. To, co jest zielone, niekoniecznie oznacza, że jest to zieleń w formalnym sensie tego słowa. I to jest bardzo poważny problem, bo ta zieleń, która nie jest formalna, nie jest również w odpowiedni sposób chroniona. Większość osób, mieszkańców miasta, widzi ją na co dzień, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niski jest status tej roślinności według formalnych uregulowań. Pokażę mapę. Na tej mapie ciemnym zielonym kolorem zaznaczone jest to, co bez wątpienia możemy nazwać zielenią formalną w Łodzi. Natomiast jasnym zielonym kolorem wszystko to, co jest tym dodatkiem. Ten dodatek to jest właściwie 85% naszej zieleni. Więc mówiąc o tym, co jest zielenią i w jakim kontekście należy nią gospodarować, zarządzać, planować, Państwo nie powinni zaniedbywać tematu zieleni nieformalnej. Ta zieleń nieformalna czasem jest nazywana na przykład nieużytkami, choć nie do końca jest to to samo. Tylko część z tego, co pokazuję tutaj na mapie jasnozielonym kolorem, ma charakter nieużytków. Co gorsza, nie ma żadnych map, oficjalnych map, z których można byłoby czerpać tego typu informacje. Nie ma ich, ponieważ nikt tymi terenami nie zarządza. Przynajmniej nie zarządza nimi jako zielenią. Mamy trochę informacji, które my, badacze, pozyskujemy na przykład ze zdjęć satelitarnych, z dość skomplikowanych źródeł informacji, takich jak zbiory, zasoby dostępne dla geodetów, ale tak naprawdę na co dzień to jest ta zieleń, w którym my widzimy. I chciałbym tutaj bardzo krótko powiedzieć o tym, jakie kategorie tej zieleni możemy wyróżnić. Po lewej stronie, te pierwsze 8, to są kategorie zieleni formalnej, powiedzmy formalnej, tej, która jest formalnie wyszczególniona i formalnie zarządzana najczęściej albo przez miasto, albo inne podmioty, ale jako zieleń. Po prawej stronie natomiast mamy kolejnych kilka przykładów kategorii, które wymykają się tej kontroli miasta, ale również w Łodzi mamy z nimi do czynienia. Prowadziliśmy badania nad takim próbnym obszarem, który pokrywa mniej więcej 10% powierzchni miasta i okazało się, że jeżeli chodzi o zieleń, to najwięcej jest tam oczywiście pól, łąk i sadów. Brzmi to paradoksalnie, no ale tak właśnie wygląda struktura naszej zieleni. Bardzo często spotykanym terenem zieleni, który jest właśnie taki dziki, kojarzony z tą zielenią nieformalną, są nieużytki, różnego rodzaju nieużytki. Tereny zarastające, powtórnie zarastające, nieużywane w żadnym innym konkretnym celu. Mamy też tereny, które są jak najbardziej zarządzane, stąd mówienie o zieleni nieformalnej jako nieurządzonej albo niezarządzanej jest również mylące. Wolę mówić o niej jako o zieleni nieformalnej, dlatego że po prostu ona formalnie nie jest nazywana zielenią, ale jest zarządzana, na przykład zieleń przy placówkach edukacyjnych, albo zieleń przy obiektach użyteczności publicznej, albo kościołach, albo instytucjach publicznych. To wszystko jest zieleń, którą widzimy, która pełni ważne funkcje z punktu widzenia mieszkańców, ale której status jest bardzo niski. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konkretne badanie, które przeprowadziliśmy w ramach Fundacji Sędzimira. To było już 6 lat temu, więc można powiedzieć, że nie jest to nic szczególnie nowego, ale chciałbym na nie zwrócić uwagę dlatego, że ono bardzo mocno podkreśliło znaczenie tej zieleni nieformalnej i nie było to wcale zamierzone.
Pytaliśmy mieszkańców 3 miast w Polsce, Łodzi, Krakowa i Poznania, o to, jakie tereny zieleni są dla nich ważne z punktu widzenia spędzania czasu lub z zupełnie innych, dowolnych powodów. Okazało się, że w Łodzi na przykład, jeżeli chodzi o... W Łodzi mieliśmy 418 respondentów. To była ankieta prowadzona w formie elektronicznej, także mieszkańcy od razu na mapie zaznaczali te tereny, które ich zdaniem są wartościowe, albo ze względu na spędzanie tam czasu, albo ze względu na inne podane przez nich powody. I okazało się, że w Łodzi te 418 osób wskazało prawie 4,5 tysiąca takich terenów, z których bardzo duża część leżała, bardzo duża część tych wskazań leżała poza formalnymi terenami zieleni. W Łodzi to było odpowiednio, jeżeli chodzi o miejsca spędzenia czasu, 20%, a jeżeli chodzi o miejsca wartościowe z innych powodów, 43%. Natomiast w Krakowie dla porównania, i to może naszych moderatorów zainteresować, 41% miejsc spędzania czasu wypadało poza formalnymi terenami zieleni. A jeśli chodzi o miejsca, które są wartościowe z innych powodów, to aż 60%. Więc skala tego zjawiska jest naprawdę potężna. Mieszkańcy, tak jak powiedziałem, dostrzegają znaczenie tych terenów, ale no niekoniecznie jest to takie oczywiste dla nich. Tutaj mamy przykłady, to tak to wyglądało, tak wyglądały te wyniki. Pokazuję to dlatego, że mamy tam różne, tutaj jeszcze takie bardziej szczegółowe mapy, na których widać, że te miejsca są naprawdę, mogą być bardzo małej skali. Tu na przykład nawet jakieś miejsce wskazane na Bałuckim Rynku. Mogą to być naprawdę małe skrawki zieleni, które z jakiegoś powodu dla mieszkańców zostały wybrane jako szczególnie ważne. Te powody, dla których mieszkańcy je wskazywali, te miejsca wskazywali, to jeżeli chodzi o spędzanie czasu, naturalność, bliskość, estetyka, spokój, cisza, a inne aspekty wartości, użyteczność, estetyka, naturalność, wartość sama w sobie, przywiązanie do miejsca. Zwracam uwagę tylko na 5 najważniejszych kategorii. I być może to przywiązanie do miejsca jest czymś, do czego pani Sokołowska wcześniej też nawiązywała, mówiąc o tworzeniu miejsca. Dzisiaj, kiedy prowadzi się różne procesy planistyczne, to najczęściej robi się to oczywiście w ramach współpracy z mieszkańcami. I jednym z bardzo często podkreślanych aspektów związanych z znaczeniem zieleni jest właśnie to przywiązanie do miejsca. Na co mogę właśnie zwrócić uwagę jako przedstawiciel tych nauk społecznych. My w ramach naszej działalności naukowej na uniwersytecie prowadzimy bardzo szczegółowe badania właśnie dotyczące tego, kto ma dostęp do terenów zieleni w mieście, jakiej zieleni, formalnej, nieformalnej, o jakich kategoriach. Także my wiemy dużo, ale Miejska Pracownia Urbanistyczna również wie bardzo dużo, ale to są wszystko informacje, które wciąż chcielibyśmy od Państwa zbierać, pozyskiwać i właśnie po to miasto pyta Państwa o opinię w ramach tego panelu. Podsumowując, chciałem zwrócić uwagę, że ta zieleń nieformalna to jest ta zieleń, której w mieście jest najwięcej, która jest najbliżej mieszkańców w tym sensie, że mieszkańcy naprawdę, no może nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale mają z nią na co dzień kontakt i nie są to tereny zieleni zarządzane przez miasto, ale mogą być zarządzane przez samych mieszkańców. Najmniejszy wpływ miasta, no z punktu widzenia zarządzania zielenią w mieście w ogóle, myślę, że trzeba podkreślić konieczność formalizacji takich terenów, tam gdzie jest to możliwe. Ale na pewno nie da się sformalizować wszystkich takich terenów, więc które wybrać? To jest zadanie między innymi dla społeczeństwa, oczywiście również dla ekspertów, żeby ta struktura terenów zieleni w mieście była jak najbardziej przemyślana, żeby one jak najlepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, związane z dostępnością, z tymi standardami, o których mówiła pani Sokołowska, ale też żeby zapewniały na przykład dostęp do świeżego powietrza i wiele innych korzyści, które daje zieleń, o których Państwo doskonale wiedzą. I na sam koniec chciałbym podkreślić, że są miasta, w których ta zieleń nieformalna jest naprawdę formalizowana, zwłaszcza przez wykupy. To jest najbardziej podstawowy, ale oczywiście najbardziej radykalny też sposób zarządzania zielenią czy zarządzania przestrzenią w mieście, jeżeli jest to własność prywatna, tak jak mówiła pani Sokołowska. Mamy problem własności,
ryzyko związane z takim terenem, miasto może je wykupić, jeżeli ma na to środki albo jeżeli odpowiednio, priorytetowo traktuje tego typu zadania. Potem mamy jeszcze inne przykłady na to, co miasto może zrobić. Miasto może oczywiście dawać różne warunki zagospodarowania takich terenów, zwłaszcza jeżeli chodzi o obecne nieużytki, tereny, które wciąż pozostają zupełnie niezagospodarowane. Może to dotyczyć choćby zagospodarowania wodą, wodą opadową w szczególności. Może dawać wytyczne co do tego. Wytyczne oczywiście są niższym standardem, niższym powiedzmy poziomem ingerencji niż warunki zagospodarowania. Wytyczne. Może wreszcie udzielać informacji. I to też jest bardzo ważne. Jeżeli miasto udziela informacji, to mieszkańcy lepiej wiedzą, jak mogą zarządzać, jakie mają możliwości i w jakich w ogóle marginesach się z tym wszystkim poruszają. To tyle, jeżeli chodzi o temat zieleni nieformalnej. Jeszcze raz chciałbym po prostu Państwa na ten temat uczulić. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. No i pierwsza pigułka wiedzy za nami. Wcześniej trochę więcej na temat pytań. Tak jak obiecałam i obiecywaliśmy wcześniej, to nie jest tak, że 9 wystąpień pod rząd. Moment dla Państwa, żeby po pierwsze doświadczyć trochę tej pracy w podgrupach, uczynić sobie jakieś podsumowanie po tej części. Jak to już zostawiam głos dziewczynom i wprowadzenie. Ja powiem tylko tyle, że na ten moment wszyscy prelegenci są na sali. Panie Jakubie, chwilę zostaje. Więc jakby się pojawiły jakieś szybkie pytania, bo coś nie zapamiętałam z tej prezentacji, bo coś uciekło, to osoby są do dyspozycji. Natomiast nie chodzi o to, żeby w tym momencie wchodzić w dyskusję, tylko raczej zanotować wszystko to, co będzie nam potem potrzebne do pracy. Proszę o odpalenie czasu. Drodzy Państwo, 3, 2, 1. Co się udało, to się udało, co się nie udało, uda się później. Podejrzewam, że jakbyśmy teraz Państwa zostawili z tymi tematami i z całą tą trójką osób, która już się dzieliła swoją wiedzą, to i tak by wystarczyło Państwu materiału na dzisiejszy dzień, ale szukamy różnych punktów widzenia, różnych pomysłów, po to, żeby potem wypracować konsensus, więc zapraszam na drugą serię spotkań, drugą z czterech dzisiejszych, serię spotkań z ekspertami. Z kim się spotkamy? Już wszystko mówię. Szanowni Państwo, wiemy już trochę o zieleni. Wiemy, czym jest zieleń, czym nie jest zieleń. Wiemy, czym jest zieleń nieformalna. Zwróćmy też uwagę, że zieleń nieformalna, która może nie zależeć od Łodzi, od miasta, może też zniknąć, prawda? Ponieważ na to miasto nie będzie mieć wpływu. Ale zastanówmy się także w takim razie, jak w ogóle kształtować zieleń. Czy są jakieś standardy tworzenia zieleni? Czy są jakieś dobre praktyki lub inspiracje krajowe bądź zagraniczne? Serdecznie zapraszamy naszych dwóch ekspertów, pani Małgorzata Godlewska, pan Jakub Bednarski, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, którzy nam powiedzą nieco o tworzeniu terenów zieleni. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy w takim razie za oddanie nam głosu. Na początek przedstawimy krótko, dosłownie o czym będziemy mówili, czyli o to, o czym już wspomniał Pan, pod tytułem standardy. Jakie pewne elementy powinny spełniać tereny zieleni, aby były dla nas atrakcyjne, pod różnymi względami, czy to estetycznymi, czy funkcjonalnymi. Tym, jakie są dobre przykłady, nie tylko za granicą, na którą często mi się posługujemy, ale także w Polsce i w Łodzi. A następnie, już tak podsumowując, o funkcjach, jakie tereny zieleni pełnią. Dla nas niesamowicie istotna sprawa przy tworzeniu i projektowaniu. Łódź dawniej obfitowała w wodę. Z tego powodu powstał pomysł
200 lat temu Rajmund Rembieliński wymyślił, że w tej okolicy obfitującej w wodę z gęstą siecią rzeczną zostanie utworzone miasto przemysłowe i powstała Łódź. Obecnie te rzeki w większości są skanalizowane, wyprostowane, płyną w kanałach albo są wręcz schowane pod powierzchnią ziemi. Niektóre w ogóle wyschły, no ale jednak doliny rzeczne są w dużej mierze niezabudowane. To nasunęło profesorowi Maciejowi Zalewskiemu z Centrum Ekohydrologii Polskiej na Akademii Nauk pomysł na stworzenie takiej koncepcji, która zakładała zagospodarowanie dolin rzecznych na terenie Łodzi i połączenie ich ze sobą, tak aby tworzyły sieć, dzięki której będzie można wydostać się z miasta zielonymi korytarzami, zlokalizowanymi głównie wzdłuż koryt rzecznych, ale nie tylko. Mapę Państwo widzicie, ten ta śródmiejska część może nie jest taka bardzo zielona, ale jednak koncepcja zakładała, żeby właśnie w ciągu tych 3 czy 5 minut każdy mieszkaniec mógł się wydostać z miejsca swojego zamieszkania do takiego zielonego korytarza. I żeby te korytarze były jak najbardziej atrakcyjne, żeby mieszkańców zatrzymać w Łodzi, zatrzymać rozlewanie się zabudowy wokół miasta. Większość, to znaczy tak, koncepcja powstała, została opublikowana w 2012 roku. W tym samym roku została uwzględniona w strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+, ale jednak nie wszystkie części tej koncepcji zostały zrealizowane, wręcz mało, niewiele z nich. Dlatego chcielibyśmy, aby jednak nadal pracować nad tą koncepcją. Te odcinki śródmiejskie byłyby na pewno bardziej sformalizowane, ale jednak trzeba by było zostawić trochę miejsca dla dzikiej przyrody i zachować jakieś fragmenty mniej dostępne, ale bardziej bogate przyrodniczo, na przykład właśnie chociażby jakaś kępa krzewów czy stos gałęzi nieruszanych, w których mogłyby mieszkać owady czy jeże. Oczywiście z tabliczką, że to jest zostawiane celowo, a nie przypadkowa kupa śmieci. Styl zieleni i małej architektury, szczególnie w tych odcinkach śródmiejskich, powinien nawiązywać do stylu tej dużej architektury. Na terenach błękitno-zielonej sieci chcielibyśmy, aby były w tych nowo utworzonych parkach, które będą węzłami pomiędzy tymi zielonymi korytarzami w dolinach rzecznych. To znaczy tymi węzłami byłyby zarówno parki istniejące, jak i nowo utworzone. I w tych parkach przeważnie byłyby zlokalizowane jakieś obiekty sportowe, place zabaw, kąpieliska, rozległe trawniki do wypoczynku. Takie miejsca, aby łodzianie mogli zamiast wyjeżdżać na weekend odpoczywać właśnie w takich zielonych miejscach. Ważne byłoby również zrenaturyzowanie przynajmniej tych rzek, w przypadku których da się to zrobić, to znaczy odtworzenie naturalnych koryt rzecznych i po prostu powrót do meandrów, tak żeby wodę w mieście zatrzymać, a nie szybko ją z tego miasta wyprowadzać. Również na terenach błękitno-zielonej sieci byłaby retencjonowana woda
byłaby wykorzystywana błękitna infrastruktura w różnych postaciach i rozwiązania oparte na przyrodzie. Ważne przy tworzeniu nowych parków i przebudowie starych, jak również tych korytarzy, jest dobry projekt, solidny wykonawca, wysokiej jakości materiały budowlane i materiały szkółkarskie, bo różnie bywa z tym, jak dotąd. Obecnie istnieje projekt standardów kształtowania zieleni w Łodzi. To jest na razie projekt. On jest dostępny w internecie. Bardzo ważna pozycja. Podobno ma być w najbliższym czasie przyjęta przez miasto. Jest to zbiór norm i zaleceń odnośnie tworzenia i pielęgnacji zieleni w mieście. Warto sobie do tej pozycji zajrzeć, mimo że to jest projekt, ale są bardzo ciekawe rzeczy. Idąc dalej, skoro była mowa o koncepcji w przypadku Łodzi, która jest jedynie koncepcją i jest raczej pracą naukową, trzeba byłoby się skupić na tym, jak pewne pomysły przenieść na status prawny. Tak, jak to zrealizować tak naprawdę w terenie. Przykład Hamburga jest idealnym przykładem. Hamburg jako miasto przyjął dokument, który ma kształtować zieleń w odpowiedni sposób. Mapa po prawej, na górze po prawej stronie pokazuje dwa pierścienie. To są te ciemne elementy. W środku, który się wije dookoła Starego Miasta, ten na zewnątrz jest oddalony około 10 km od tego centrum. Istotne jest to w kontekście tego, że takie systemy są, powinny być często wykorzystywane. W Łodzi potencjał jest. Kwestia tego, jak to przełożyć na praktykę. Nie tylko oczywiście istotne są te pierścienie dookoła, ale także to, jak każdy z nich się ze sobą łączy. Łączy się tak zwanymi klinami. Kliny to są miejsca, które będąc elementami zielonymi, na przykład wzdłuż rzek albo nowo tworzonymi przestrzeniami publicznymi, pozwalają na to, aby te zielone tereny łączyć ze sobą i stwarzać miejsca atrakcyjne. Istotne jest tutaj to, że Hamburg ma prawie 40% powierzchni pokrytej zielenią. W Łodzi, według ostatnich dokumentów, do których mieliśmy dostęp, jest to zaledwie 19%. Czy takie miejsca są atrakcyjne? No, myślę, że tak. Od czego tak naprawdę zacząć? Najbliższe zawsze nam są tereny prosto obok naszego miejsca zamieszkania, czyli to zielone podwórka, o których już tak naprawdę troszkę mówiliśmy. Czy da się to zrobić? Oczywiście jest to możliwe. Nie zawsze w każdej skali, ale przykłady na górze pokazują, akurat to są przykłady z Niemiec. Po lewej stronie jest Hamburga, po prawej jest Berlina. Przepraszam. Że zielone podwórka mogą istnieć i być bardzo atrakcyjne. Ten po prawej stronie akurat jest jeszcze przykładem tego, jak funkcjonują podwórka, które są ze sobą połączone. One przy okazji pełnią funkcję nie tylko te obszary tutaj przy podwórkach mieszkalne, ale także usługowe. Przykłady na dole. Po lewej stronie jest to okolica Parku Sienkiewicza, po prawej jeden z podwórek przy ulicy Piotrkowskiej. Jak widać, niekoniecznie są potrzebne tylko wysokie drzewa, wystarczą także rośliny typowo pnące. Jaka jest kolejna nasza skala? Troszkę akurat przeskoczyliśmy wyżej, powinniśmy jeszcze dodać pewnego rodzaju, na przykład parki kieszonkowe, które mogą być realizowane podobnie jak podwórka, bo tak naprawdę wystarczy ta jedna działka pusta. Tutaj mamy ulicę. Niesamowicie istotne jest to, jakie ta zieleń na ulicy pełni funkcje, bo pełni ich bardzo dużo. Nie tylko z naszego punktu widzenia, jako osób, które patrzą i te ulice im się podobają, czyli są estetyczne, ale także pozwalają między innymi właśnie zmniejszać kwestie, obniżać temperaturę. Pomagają nam w tym, aby mieszkania, które znajdują się na wyższych kondygnacjach, były trochę bardziej oddzielone od tego ruchu samochodowego, który powoduje między innymi różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ciekawym przykładem po lewej na dole jest Lombard Street. Ulica, która jest nazywana najbardziej zakrzywioną ulicą, pokręconą ulicą na świecie. Rzeczywiście tak jest, jej fragment, pomimo tego, że nie zawiera zieleni wysokiej, jest niesamowicie istotny. Tam ciekawe jest to, że prędkość samochodów jest ograniczona do 8 km na godzinę. Drzewa same w sobie także powodują to, że ta prędkość samochodów jest ograniczana automatycznie. To wynika z naszych odczuć dookoła. Czy potrzebne są, tak jak na górze na tym zdjęciu po lewej i po prawej stronie, aleje drzew po obu stronach? No niekoniecznie. Czasami wystarczy pojedynczy szpaler, tak jak w przypadku niektórych wonerfów, które już mamy w Łodzi, aby ta przestrzeń stała się atrakcyjna do tego, aby w niej przebywać.
Jeśli chodzi o dobór roślin, szczególnie w Śródmieściu te rośliny mają bardzo ciężkie warunki. Niewiele gatunków tutaj można utrzymać, zwłaszcza właśnie w przypadku nasadzeń przy ulicznych czy przy samych budynkach. Więcej roślin można sadzić tam, gdzie ta powierzchnia biologicznie czynna jest większa, gdzieś na trawnikach bardziej obszernych. Tutaj mamy przykład na zdjęciu bluszczu, który rośnie przy Parku Sienkiewicza na Kilińskiego. Jak widać, tu jest tylko trochę kostki wyjętej, a ten bluszcz może sobie rosnąć. Właśnie pnącze są świetnym rozwiązaniem do centrum miasta, mimo że tak bardzo boimy się pnączy, bo robactwo, bo brudzą, śmiecą. Ale wydaje mi się, że jednak ta wartość estetyczna jest bardzo wysoka i o wiele lepiej wyglądają budynki takie skąpane w zieleni nawet w centrum miasta niż takie budynki gołe. No wiadomo, że nie wszędzie się da, ale na podwórkach często można pnącza sadzić. Pnączy jest bardzo wiele gatunków i wybór jest duży. Z samoczepnych pnączy właśnie i zimozielonych warto używać bluszczu w różnych odmianach. Są też pnące winobluszcze i całe mnóstwo innych gatunków. Oczywiście bardzo ważne są również drzewa i krzewy. Jeśli chodzi o drzewa, również w mieście warto zacząć od gatunków krajowych dla zwiększania tej bioróżnorodności. To są też różne odmiany drzew i krzewów o różnej barwie. Można również w tych odcinkach wielkomiejskich stosować rośliny egzotyczne, obcego pochodzenia, atrakcyjne, przyciągające uwagę, takie jak na przykład miłorząb, magnolie, katalpy czy inne pięknie kwitnące rośliny, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, ozdobne grusze. Jest naprawdę bardzo dużo gatunków, jest czym wybierać. Oczywiście bardzo dobrze wyglądają też trawy ozdobne, dobrze wyglądają łąki kwietne. Jeśli chodzi o ograniczenie ilości wody, dlatego że no, z podlewaniem bywa różnie, jest roślinność kserotermiczna, która wymaga małej ilości wody, zwłaszcza na dachach stosuje się takie rozwiązania. Rojniki, rozchodniki, rośliny, które nie potrzebują dużo wody, mogą miesiącami właściwie obywać się bez deszczu. Jeśli chodzi o pielęgnację, ważne jest to, żeby zieleń była zadbana, chroniona przed defastacją. Szczególnie w centrum miasta każde duże drzewo jest na wagę złota, więc należy bardzo ostrożnie podchodzić do wycinki. Wkrótce, z tego co wiem, ma być inwentaryzowana zieleń w Łodzi i ma być tworzona mapa. To bardzo cieszę, bo nie mamy do tej pory mapy drzew w Łodzi. No, mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę szybko. W związku z tym, że kończy nam się czas, tak podpowiemy tylko, bo będziecie mieli Państwo dostępne te prezentacje, funkcje zieleni, jakie pełnią nie tylko w mieście, jako tym silnie zurbanizowanym kawałku, ale także w miejscach mniej zurbanizowanych. Będziecie mieli Państwo tutaj wypisane razem ze skryptem, który też Państwo dostaniecie. I na koniec spektakularne przykłady, które chcieliśmy pokazać ze świata. Jeden z nich, czyli te zdjęcia po lewej stronie, to jest linia kolejowa High Line, która w ostatnich bodajże w latach 80. ubiegłego wieku przestała pełnić już swoje funkcje i została zaadaptowana jako park liniowy, który wije się wzdłuż wielu ulic w Nowym Jorku. Po prawej stronie jest to Seul, coś co kiedyś było szeroką autostradą, dzisiaj jest wypełnione parkiem oraz rzeką. Myślę, że to byłaby dobra inspiracja do tego, aby gdzieś w Łodzi stworzyć takie tereny, wykorzystywać na przykład te, które dzisiaj już swoich funkcji nie pełnią, bądź są nieatrakcyjne z punktu widzenia mieszkańca. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, pochodzę z Bieszczad. Mam bardzo zielono na podwórku, jest fajnie, ale mieszkam i pracuję na co dzień w Krakowie, gdzie jest trochę inne spojrzenie na zieleń i na wyzwania. Zanieczyszczenie powietrza, a także tak zwana miejska wyspa ciepła. To pojęcie się już kilka razy pojawiało, ja tylko w skrócie powiem, co to jest. To jest coś takiego, że w centrum miasta temperatura powietrza jest średnio nawet o 12 stopni wyższa niż na terenach podmiejskich. Prawda? Z czego to się bierze? Ukształtowanie terenu oczywiście, a także materiały. Beton, szkło, asfalt. To wszystko akumuluje temperaturę. W Krakowie jest bardzo gorąco. Śnieg pada przez 25 minut. Buty zimowe można kupić raz na 10 lat, ponieważ po prostu nie ma śniegu, nie ma zimy. Zmienia się klimat. I my możemy mówić o standardach tworzenia zieleni, to super ważne, ale my nie działamy w próżni i musimy zwrócić uwagę na zmianę klimatu. Bardzo serdecznie prosimy o kolejne wystąpienie, pan Łukasz Nowacki, który reprezentuje tutaj Fundację Transformacja, ale także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa, który nam powie właśnie o kształtowaniu tej zieleni miejskiej, ale w obliczu zmian klimatu. Serdecznie prosimy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kształtowanie zieleni w obliczach zmian klimatycznych to będzie temat mojej prezentacji. Z Łodzią jestem szczególnie związany. Urodziłem się w tym mieście. Od 2011 roku działam w ramach organizacji pozarządowej, która się nazywa Fundacja Transformacja, realizując również tutaj w Łodzi projekty z zakresu rewitalizacji terenów zurbanizowanych właśnie pod kątem wprowadzania różnych form zieleni, i formalnych form, i tych nieformalnych. Dlatego bardzo się cieszę, że swoim dorobkiem, wiedzą i doświadczeniem mogę się podzielić dzisiaj z Państwem. Jeszcze jako student również pracowałem pod okiem pana profesora Macieja Zalewskiego 15 lat temu, kiedy powstawał zarys błękitno-zielonej sieci. Z wykształcenia jestem specjalistą w dziedzinie ekohydrologii i będę się starał również podkreślać to bardzo istotne połączenie pomiędzy zielenią miejską, całym zagadnieniem związanym z gospodarowaniem wodą w mieście, przeciwdziałaniem suszy i to wszystko w kontekście naszego miasta. Ten obraz już Państwo widzieliście, mapa miasta Łodzi. Widać tutaj kontrast pomiędzy terenami zielonymi okalającymi nasze miasto i tym ścisłym, mocno zabudowanym centrum. W tym kontekście będziemy starali się zrozumieć wszystkie procesy, o których będę za chwilę mówił. Łódź w liczbach. Powierzchnia miasta, proszę Państwa, ona się nieco zmienia, niedużo. Jak widać, 293 km kwadratowe, to jest 29 325 hektarów powierzchni. Z tego 19% stanowią tereny zielone. Tereny, o których mówiliśmy, że są terenami zielonymi sformalizowanymi i terenami też nieformalnymi, które wykraczają ponad tą powierzchnię. Na te tereny przypadają lasy, parki, tereny zieleni osiedlowej, tereny zadrzewień, które biegną wzdłuż ulic i o tych terenach też będę mówił w swojej prezentacji. Powierzchnia parków miejskich, proszę Państwa, tutaj możemy obserwować pewien nieco niepokojący trend. W 2007 roku, chwileczkę, w 2007 roku 702 hektary, w 2010 roku 581. Pomimo tego, że wzrosła ilość parków w naszym mieście, ich ogólna powierzchnia niestety Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku, który prześwietlał niejako działania związane z zarządzaniem zielenią miejską w 9 dużych miastach w Polsce. Łódź, bardzo ciekawy parametr, powierzchnia lasów i zieleni miejskiej przypadająca na mieszkańca. Było wcześniej powiedziane, że niestety mamy do czynienia z takim procesem odpływu ludności z terenów miejskich. I to właśnie jest jeden z parametrów, który wpływa na ten czynnik, który tutaj mam określony.
W Łodzi 38 metrów kwadratowych lasów i 26 metrów kwadratowych zieleni miejskiej przypada na jednego mieszkańca. Kraków 25 metrów kwadratowych lasów i 24 metry kwadratowe zieleni miejskiej. Tarnowskie Góry 556 metrów kwadratowych lasów, teren zupełnie inny, 48 metrów kwadratowych zieleni miejskiej. Pamiętajmy o tym parametrze, czyli liczbie mieszkańców, która niestety maleje, co wpływa na to, że wzrasta nam udział terenów zielonych przypadających na głowę. Liczba usuwanych drzew, proszę Państwa, niestety w przypadku Łodzi o 17% przewyższa liczbę drzew nowosadzonych. Kolejny parametr, na który zwracam uwagę. Miałem powiedzieć o kształtowaniu tej zieleni. Czym jest kształtowanie? Kształtowanie w perspektywie mojego doświadczenia zawodowego to głównie projektowanie tej zieleni. Projektowanie możemy określić jako proces, który prowadzi naszą działalność od momentu wystąpienia jakiegoś problemu bądź pojawienia się potrzeby, którą chcielibyśmy zrealizować, aż do osiągnięcia tego efektu końcowego, tego stanu, który nas zadowala. Projektowanie to też pierwszy sygnał ludzkich intencji. Każdego dnia projektujemy. Proszę Państwa, wstając rano zastanawiacie się, co dalej będziecie robić każdego dnia. To jest projektowanie, projektowanie tego dnia. I z takim projektowaniem każdy z nas ma do czynienia, bardziej lub mniej profesjonalnie oczywiście. I teraz warto zadać sobie pytanie, czy smog miejski był zaprojektowany? Czy jest to efekt naszych intencji? Czy chcieliśmy żyć właśnie w takich warunkach zanieczyszczenia powietrza? Myślę, że nie. Czy tego typu sytuacje związane ze zmianami klimatycznymi, które zaczynamy coraz bardziej dotkliwie odczuwać, czy to jest efekt naszych intencji? Czy to jest efekt tego, w jaki sposób zostało miasto zaprojektowane? Czy tego chcieliśmy? Tutaj nazwa naszego miasta, godło naszego miasta bardzo odpowiada właśnie takim warunkom. No w sumie czemu nie stać się Wenecją północy, ale myślę, że nie do końca o to chodziło projektantom, którzy kształtowali strukturę naszego miasta. Tego typu zjawiska również są efektem już udziałem naszej codzienności. Bardzo ważne jest, aby świadomie kształtować tą zieleń i na przykład dobierać gatunki roślin, które będą bardziej wytrzymałe na porywiste wiatry, będą gatunkami lepiej dostosowanymi do zmieniających się bardzo gwałtownie zjawisk pogodowych. Takie rzeczy jak zagospodarowanie tego, co z tych drzew spada, liści, gałęzi, często usuwanych, czy to jest faktycznie dobrze zaprojektowane? Słyszeliście Państwo zapewne o pożarze na terenie kompostowni łódzkiej. Czy to był efekt zamierzony, czy to jest przypadek, czy to jest efekt tego, w jaki sposób utrudniamy sobie niekiedy gospodarowanie tą zielenią miejską? Brakuje nam drzew. Brakuje nam zieleni wysokiej. Z poprzednich prezentacji mogliście Państwo wywnioskować, że też bardzo często brakuje nam miejsca na to, żeby taką zieleń wprowadzać. Jakie są alternatywy? Koncepcja budynku, którym może funkcjonować trochę jak drzewo. Takie rozwiązania jak zielone dachy czy zielone elewacje są jedną z alternatyw wprowadzania zieleni do strefy o bardzo gęstej zabudowie. Niestety te rozwiązania są drogie i też bardzo często generują dodatkowe koszty związane z utrzymaniem takiej zieleni. Jest ona trudniej dostępna, bo często znajduje się dosyć wysoko, więc jest bardziej wymagającą formą. Niemniej jednak można ją stosować w pewnych określonych uwarunkowaniach, w pewnym kontekście miasta. Efekt jak najbardziej pozytywny, niwelacja efektów wyspy ciepła, zieleń obniża temperaturę powietrza, podnosi wilgotność tego powietrza, usuwa zanieczyszczenia pyłowe z powietrza, poprawia jakość powietrza, którym oddychamy. Sprawia, że żyje nam się bardziej komfortowo. Takie dachy zielone mogą przyjąć różne funkcje, mogą spełniać różne funkcje i przyjąć różne formy. Mogą to być dachy intensywne, gdzie wprowadzana jest również zieleń wysoka. Nie wszędzie da się to zrobić. Nie wszędzie konstrukcja dachu jest na tyle wytrzymała, żeby posadzić tam drzewo czy krzew. Można też wprowadzać dachy ekstensywne.
dachy zielone, które korzystają z niskiej roślinności, na przykład takich wspaniałych łąk kwietnych. Takie łąki kwietne oczywiście można też wprowadzać wszędzie tam, gdzie obecnie funkcjonują trawniki. O zaletach tego rozwiązania jeszcze powiem. Jakie są efekty przyrodnicze? Przede wszystkim zwiększa się bioróżnorodność takich miejsc. Podnosimy bioróżnorodność poprzez wprowadzanie tego typu rozwiązań. Więcej miejsc gniazdowania dla ptaków, więcej miejsc, w których owady zapylające mogą się pożywić. Większa retencja wody w krajobrazie. To jest wizualizacja, ale proszę Państwa, fajnie byłoby zobaczyć Łódź właśnie w takiej odsłonie. Z zielonymi dachami, z lasami porastającymi właśnie wysokie budynki. Tego typu koncepcje są realizowane na całym świecie. Przykład z Włoch. Tak mogłyby wyglądać nowoczesne biurowce i nowoczesne wieżowce, w których mieszkamy. Myślę, że to jest przykład, który przekonałby nas o tym, żeby nie wyprowadzać się z miasta, a jednak zostać w tej strefie wielkomiejskiej. Bardzo często na dachach budynków zakłada się miejskie farmy. Proszę Państwa, perspektywy wytwarzania żywności w mieście są coraz bardziej kolorowe. I myślę, że będzie to tendencja, która będzie narastać. Jeżeli pozbędziemy się ruchu samochodowego z miast, zadbamy o podwyższenie jakości powietrza, produkcja, wytwarzanie żywności w miejscach, gdzie ta żywność jest najbardziej potrzebna, czyli w miejscach, gdzie my ją kupujemy i konsumujemy, jest bardzo realnym i osiągalnym rozwiązaniem. Zachęcam do przyglądania się temu tematowi. Kilka realizacji już z terenów Polski. Ta niewielka grupka mieszkańców osiedla Nowa Huta w Krakowie, zainspirowana moją osobą i projektem, który podrzuciłem, niejako podpowiedziałem, jak to wykonać, zrealizowała właśnie taki ogród nazwany Meandry Sztuki w sercu krakowskiego osiedla, które raczej nie słynie z tego, że ma za dużo zieleni. Proszę zwrócić uwagę, że ogród został zaprojektowany wzdłuż takiej meandrującej linii. Jest to tak zwany pasywny rów konturowy, który służy do tego, żeby gromadzić wodę deszczową i koncentrować ją wzdłuż takiego rowu. Woda, jak wiemy, płynie z góry na dół pod działaniem siły grawitacji i ma tendencję do gromadzenia się w zagłębieniach terenu. Stworzyliśmy też niewielkie okresowo zalewane oczko wodne, które podnosi wilgotność powietrza, sprawia, że ptaki mają dostęp do wody, a jednocześnie reguluje temperaturę. Mają tam szansę się rozwijać owady drapieżne, które na przykład ograniczają populację komarów. Więc cały ekosystem, który w ten sposób powstaje, zaczyna funkcjonować jak naturalny las. Tutaj przykład z Łodzi. Na Widzewie. Niewielka parcela, która przez 30 lat była niezamieszkała, została w sposób naturalny przekształcona właśnie w taki ekosystem leśny. Niestety ostatnio ten ekosystem został usunięty, wycięty. Ale przez 30 lat miałem możliwość zdobywania wiedzy z tego ekosystemu, przez 20 lat. I tą wiedzę będę chciał Państwu również przekazać. Inne rozwiązania ze świata. Mamy wonerfy. Mamy zagospodarowanie ulic. Dlaczego nadal krawężniki blokują możliwość spływania wody z ulicy i podlewania roślin? Proszę Państwa, no kluczowa rzecz. Rośliny trzeba podlewać, trzeba nawadniać. Można to połączyć. Wystarczy tylko zmienić podejście. To samo z ulicami. Każda powierzchnia utwardzona, chodnik, jezdnia, parking powinny znajdować się co najmniej kilkanaście centymetrów powyżej terenu zielonego, tak aby woda swobodnie, kierowana grawitacją, mogła odpływać i nawadniać tereny zielone. Przykład z Polski. Mówimy, że te rozwiązania są drogie, kosztowne. Tutaj współpracując z jeszcze jedną fundacją w miejscowości Jelcz-Laskowice zrealizowaliśmy przy partnerstwie i współudziale mieszkańców i pracowników spółdzielni mieszkaniowej właśnie taki ogród deszczowy, który rozwiązywał kluczowe problemy. Otóż po środku podwórka gromadziła się olbrzymia kałuża wody deszczowej po nawalnych opadach. Postanowiliśmy to zmienić.
Wyrzuciliśmy tam zrębki, wyrzuciliśmy tam liście, posadziliśmy rośliny, które wytrzymują i okresy suszy i są odporne na okresowe zalewanie. Stworzyliśmy ogród, który korzysta z wody deszczowej, która wcześniej była problemem. Co możemy zrobić na naszych balkonach, tarasach, na miejscach, które są zabetonowane? Ogrody mobilne, ogrody w pojemnikach. Na Off Piotrkowskiej zrealizowaliśmy kiedyś właśnie w takich pojemnikach tak zwany ogród domino. Wiemy, że Off Piotrkowska jest całkowicie zabetonowana, jest tam mało zieleni. Można taką zieleń wprowadzać właśnie w ten sposób, dowolnie aranżując taki ogród. Można go dostosowywać do rozwiązań i potrzeb danego miejsca. Wszystko jest ześciółkowane, proszę Państwa. Wykorzystujemy materię organiczną. Tworzymy małe oczka wodne, które zasilane są właśnie z rynny odprowadzającej wodę z dachu. Warto na to zwracać uwagę. Kolejne absurdy niestety, akcja liść, której nienawidzę. Proszę Państwa, liście, które spadają z drzew, powinny zostać w miejscu, w które spadły. Można to uporządkować, można je zagarnąć, można je przykryć zrębkami, żeby nie były rozwiewane przez wiatr, ale te liście każdego roku tworzą nam kilka kolejnych centymetrów gleby, glebowej gąbki, która umożliwia pochłanianie większej ilości deszczu, umożliwia rozwój grzybów, które pochłaniają dwutlenek węgla, sekwestrują ten dwutlenek węgla i zatrzymują go w glebie na tysiące lat. To są rozwiązania, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym. Dlaczego my tą biomasę wywozimy, to wszystko kosztuje? Przekażmy to, proszę Państwa, takim ludziom jak właśnie tutaj ta grupa. Przykład z Warszawy, Służewski Dom Kultury i Społeczny Ogród. Bardzo zachęcam do tego, żeby tworzyć ogrody społeczne. Proszę Państwa, w Warszawie 25 ogrodów społecznych prowadzonych przez ludzi w różnych miejscach. Często w miejscach prywatnych, które do tej pory były nieużytkami, dzikimi wysypiskami, zostały zagospodarowane nawet tymczasowo. To jest bardzo ważne. Postawiliśmy piec chlebowy z gliny. Można tam upiec pizzę, wykorzystując pomidory i bazylię z ogrodu społecznego. Uprawiana tam jest żywność. Tutaj z tyłu widać kompostownik, w którym wszystkie opadłe liście, fragmenty gałęzi, zrębki są kompostowane i przetwarzane na żyzną glebę. Budynki. Proszę Państwa, już kończę. Można zagospodarowywać budynki pofabryczne. Tutaj przykład z Łodzi, zakłady Wimy. W 2013 roku pokazaliśmy, jak zrealizować projekt Bioschronienie, miejsce, które samo się ogrzewa dzięki pasywnemu gromadzeniu energii słonecznej w dużych zbiornikach wodnych. Hodowaliśmy tam też ryby. Z powstałych roślin tworzyliśmy kompost. Kompost, jak pewnie Państwo wiecie, ma tendencję do zagrzewania się. Daje wysoką temperaturę. To była przyczyna tego pożaru na łódzkiej kompostowni. Tą energię możemy wykorzystać do ogrzewania takich pomieszczeń, a z powstałego kompostu możemy wytworzyć żywność. Nie ma problemu, żeby wkraczać w strefy, które do tej pory były w mieście zabetonowane i nieużytkowane. Zebrane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat naszej działalności przekazaliśmy w ramach projektu Miasto Zielone z Natury. Ja też pracowałem jako ekspert w projekcie Diversity 2 i Diversity 3. Z tych projektów powstały poradniki dobrych praktyk, które oczywiście jak najbardziej Państwu z miłą chęcią przekażę. Jeżeli chodzi o nasze działania fundacyjne, z mojej strony to tyle. Jeżeli chcielibyście się Państwo skontaktować ze mną również po zakończeniu tej debaty, kontakt będzie udostępniony. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy ślicznie. Kolejna porcja wiedzy, kolejne inspiracje, dużo przykładów, nie, na organizację zieleni. Drodzy Państwo, jeszcze przed obiadem druga tura pracy w podgrupach, żeby gdzieś został ślad po tych wszystkich inspiracjach, Państwa pytania i inne rzeczy. Także ja już zapraszam do pracy w podgrupach. Okej, to zanim zaczniemy kolejną bardzo intensywną i mam nadzieję równie ciekawą, nawet nie nadzieję, to jest pewność, równie ciekawą porcję wiedzy, to tak, żeby po tym obiedzie wrócić tutaj do tu i teraz, do tej pracy, proszę mi dać znać, drodzy Państwo,
komu smakowało. Jak smakowało bardzo, to od ręka wysoko do góry, jak tylko trochę, to tak. Jak... Nieźle. Nie wszystkim, to nie jest obowiązek, żeby wszystkim smakowało, ale jest nieźle. Okej, to teraz jeszcze pytania do poprzednich sesji, do tego, co tu się dzieje. Wskaźnik jest tak samo. Jak bardzo tak, to maksymalnie wysoko, jak umiarkowanie tak, to tak na wysokości twarzy, jak nie, to na stół, ręka albo w ogóle na podłogę. Na ile to, co tu się dzieje, jest dla Państwa ciekawe? Tak po prostu. Można wstać. Jak jest aż tak ciekawe, można wstać. Dziękuję bardzo. Słyszeli Państwo, którzy występowali? Ukłony i dziękujemy. A na ile mają Państwo jeszcze siły, żeby zaliczyć prawie drugie tyle? 3, 4? Okej. Okay. Co ciekawe, po mojej prawej stronie jest dużo więcej siły niż po lewej. Drodzy Państwo, to proszę sobie zrobić teraz coś takiego już indywidualnie, żeby tą koncentrację wrócić na tu i teraz i jeszcze na chwilę zabrać. Będziemy też w tej części, po pierwsze mamy ze sobą więcej niż połowę wystąpień, bo zostały nam 4. Po drugie sesje pracy w grupach będą teraz krótsze, bo Państwo już bardzo dobrze wiedzą, co robić, więc będziemy po prostu zbierać i dalej. Uczulam następną pulę ekspertów na to, że będziemy bardzo pilnować tych 12 minut. Po pierwsze, to jest taka zasada panelowa, że skoro mają być fakty i wiedza i ma być transparentnie i obiektywnie, no to byłoby sprawiedliwie, jakby każda idea była prezentowana przez taką samą ilość czasu. A druga kwestia jest taka, że najlepszy żart i najlepsza historia bez puenty nie ma sensu, więc my potrzebujemy mieć chwilę na podsumowanie. Więc tym razem nawet sobie pozwolę, jak nie podziała ani stoper, ani 2 minuty, to pozwolę sobie w którymś momencie głośno powiedzieć, że płyniemy do brzegu. Tym samym, Konrad, kogo usłyszymy teraz, o czym oczywiście będzie mowa? Szanowni Państwo, wiemy już, czym jest zieleń, wiemy, jakie są ograniczenia. Dużo informacji. Jak raz ekspert mówi, że w Łodzi jest kilka procent zieleni, a raz kilkadziesiąt procent, to nie są sprzeczne informacje. To już myślę, że powoli nam się zacznie układać wszystko w głowach. Teraz przejdziemy trochę do praktyki. Zastanowimy się, jak sobie w praktyce z tą zielenią, szczególnie przyuliczną, radzić. I być może Państwo wychwycili jedno słowo, o którym wspomniał Pan Łukasz z Fundacji Transformacja. Wonerw. Co to takiego jest? Co to za ulica? Bardzo prosimy Pana Filipa Górskiego, który reprezentuje Uniwersytet Warszawski, o wyjaśnienia i o zabranie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałem prezentację o ulicach, czyli o miejscach, które każdy z nas w jakiś sposób jest z nimi bardzo związany, ponieważ to są przestrzenie, gdzie każdy z nas codziennie się obraca, przechodzi, spotyka się na nich. Chcąc lub nie chcąc, tam toczy się większość naszego miejskiego życia. W pierwszej części wystąpienia przedstawię aspekt teoretyczny, czyli wytłumaczę, dlaczego ulice są istotne z perspektywy kształtowania zieleni w mieście. Natomiast w drugiej części wystąpienia przedstawię przykłady, jak tą zieleń w mieście na ulicach można kształtować. I przedstawię właśnie przykład tego, jak można to robić w Łodzi, na przykładzie bardzo powszechnych wonerwów. Jedno jest pewne i od tego trzeba wyjść. Mamy obecnie zmiany klimatu. To jest niezaprzeczalne. Moment, w którym zastanawialiśmy się, czy one w ogóle istnieją, czy ta koncepcja zmian klimatu ma sens, już dawno minął. W tym momencie nikt nie ma wątpliwości, czy klimat się zmienia. Teraz każdy to już wie. I wiele badaczy uważa, że coraz częściej nie powinniśmy już myśleć nad tym, jak zatrzymać zmiany klimatu, ale nad tym, jak adaptować się do tych nowych, zmieniających się warunków, które są groźne. Bo szczególnie zagrożone tymi zmianami klimatu są właśnie miasta oraz znajdujące się w miejscach, które są bardzo nasycone tą aktywnością miejską, czyli ulice. Grożą nam na ulicach różne zjawiska. Począwszy od nagrzewania się całych powierzchni, temperatura średnia powietrza z roku na rok rośnie, a dobrze wiemy, przechodząc w lipcu przez jezdnię, jak bardzo parzący jest asfalt. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale temperatura asfaltu, albo powietrza przy asfalcie, w taki letni dzień, kiedy jest około 30 stopni w termometrze, może wynosić nawet 47 stopni. To jest bardzo dużo. Będzie też problem, mamy już problemy hydrologiczne, ponieważ co z tego, że być może pada mniej, ale pada rzadziej, ale opady są bardziej nawalne, bardziej masowe. Spada na raz więcej deszczu niż kiedyś. Powoduje to
fakt, że nasza kanalizacja, która była budowana parę dekad temu, nie jest gotowa na przyjęcie takich mas wody, żeby tym ulewom sprostać. Stąd miejskie powodzie. Niektórędy woda wtedy musi płynąć, nie daje rady dołem, musi płynąć górą. Zamienia nasze ulice w kaniony. Jeszcze przypomnę liczbę dni upalnych. W latach 80. liczba dni upalnych wynosiła w ciągu roku około 6 w Łodzi. Dzisiaj jest to kilkanaście. Za 20-40 lat będzie to nawet 20 parę takich dni. To daje do myślenia. Będzie jeszcze gorzej i nie jest to straszenie. To są fakty, które są obiektywne i musimy nimi sobie z nimi poradzić, nim sprostać. Problematyczne życie na ulicy nie dotyczy tylko zmian klimatu, ponieważ problemy, które tam się pojawiają, mamy już dzisiaj, one są związane bezpośrednio ze zmianami klimatycznymi. Mamy duży ruch samochodowy i wiemy, że to dla nikogo nie jest przyjemne, patrząc na sznur aut albo tramwajów pod własnym oknem. To generuje hałas, generuje zanieczyszczenie, więc to nie jest nie tylko nieprzyjemne, ale i niezdrowe. I tym, co łączy zarówno negatywne efekty życia w mieście, takie jak hałas czy zanieczyszczenie, oraz skutki zmian klimatu, jest to, że możemy znaleźć jedno wspólne rozwiązanie na te problemy. I tym rozwiązaniem jest zieleń miejska, zieleń przyuliczna. Możemy się zastanawiać nad tym, jak ją kształtować i w jakiej skali, jakiej wielkości ją na ulicy umieszczać. Czy taka zieleń właśnie w postaci betonowych kwietników jest adekwatna? No może cieszy oko, ale nie jest ona zbyt praktyczna. Niezbyt ona spełnia swoją rolę przyrodniczą, której oczekujemy. Tak naprawdę wyzwaniem dla współczesnych miast jest stworzenie całych zielonych ulic, a nie tylko właśnie pojedynczych nasadzeń w betonowych donicach. Takie ulice mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako elementy liniowe łączące elementy właśnie większe, tereny zielone w ramach zielonej infrastruktury albo błękitno-zielonej infrastruktury, o której była mowa już wcześniej w paru innych wystąpieniach. Wyobraźmy sobie, że krwiobieg miejski, jakim są ulice, możemy wykorzystać z powodzeniem jako krwiobieg również zielony. Jeżeli się postaramy, te przestrzenie mogą stać się równie atrakcyjne, jak niektóre parki linearne, a może nawet bardziej. Więc wszystko przed nami. Ważne jest to, żeby te przestrzenie były atrakcyjne nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt, ponieważ to, co pełni główną rolę w przyrodniczym systemie miasta i błękitnej i zielonej sieci, to jest zapewnienie dobrych warunków do migracji również zwierzętom. Chodzi o to, żeby w przestrzeniach, które są i bioróżnorodne, i estetyczne, wykonywały się również takie zjawiska jak stymulowanie życia społecznego, żeby ludzie tam wychodzili, spotykali się, jedli, rozmawiali. W tym celu na ulicach zielonych tworzy się całe urządzenia w tym celu. Altany, stawia się ławki, stojaki na rowery. Jest to oczywiście do pogodzenia z tą funkcją komunikacyjną, która nam cały czas nie ucieka. Ona dalej pełni swoją rolę, dalej możemy po tej ulicy jeździć, komunikować się, ale mamy dodatkowe wzmocnienie innych funkcji. Szczególnym rodzajem zielonej ulicy jest Wonerw. Wonerw, czyli z niderlandzkiego języka jest to ulica do mieszkania albo z polskiego podwórzec miejski. Na Wonerwie dokonuje się zasadnicza, istotna zmiana względem innych zielonych ulic, ponieważ Wonerw kończy z dominacją auta. On wprowadza równouprawnienie między wszystkimi użytkownikami ruchu, i rowerzystami, i pieszymi, i samochodami. Jest to w takim celu, ponieważ ktoś, kto ten Wonerw wymyślił, założył, iż piesi i rowerzyści są najmniej generującymi zanieczyszczenia użytkownikami ulic. Dlatego należy ich wesprzeć, należy ten segment rozwijać. Na zachodzie Europy Wonerwy występują głównie w takiej formie wężykowej, czyli ruch prowadzony jest po nich meandrując. W Polsce projektanci są może trochę mniej odważni i starają się raczej robić to w formie pasmowej. Jednak główne założenia są bardzo podobne. Nasadzenia, które naprzemiennie tworzą taki ciąg, może nie przeszkód, ale elementów spowalniających ruch samochodowy. Ławki, pojedyncze, równoległe do kierunku jazdy miejsca parkingowe. Powolnienie całego ruchu do 10 km na godzinę, może ciut więcej na niektórych polskich ulicach. To wszystko są elementy, które są nieodłączną częścią Wonerwu i bez niego nie możemy mówić o Wonerwie. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to są właśnie równo rozłożone i
spójne, jednolite posadzki, które niwelują bariery dla niepełnosprawnych, pozwalając przejść przechodniom na drugą stronę w bezpieczeństwie, swobodnie, a nie tak jak na wielu łódzkich ulicach, kiedy musimy tego przejścia wręcz szukać, ponieważ ono jest gdzieś schowane, ukryte za rogiem, albo po prostu chodniki zostawione autami, których nie możemy ominąć. Z tym Wonerw właśnie walczy. Łódź Wonerwami, jak Państwo pewnie wiecie, stoi. Mamy szereg Wonerwów, Piramowicza 6 sierpnia. Ten ostatni był wdrożony w ramach budżetu obywatelskiego parę lat temu. Ja miałem okazję pracować również przy projekcie innego Wonerwu, również łódzkiego, Wonerwu Stefanowskiego, zaraz Państwu o nim opowiem. Z tej perspektywy, jak to wyglądało partycypacyjnie, czyli jak mieszkańcy i grupy interesów brały udział w tworzeniu założenie tego projektu, promowaniu go w wspólnej walce o lepszą własną ulicę. Zaczęło się od tego, że w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku, grupa studentów z trzech polskich uczelni, z Łodzi, Opola i Warszawy, opracowała koncepcję zagospodarowania kwartałów między ulicami Radwańską, Bulczańską, Skorupki i Aleją Politechniki. W ramach tej koncepcji powstała taka główna oś, która tę koncepcję porządkowała. To była ulica Stefanowskiego, którą widzimy na tym lewym skrzydle jako główną ulicę właśnie pionowo przecinającą ten obrys. Ta ulica wygląda obecnie w ten sposób. Jest to teren dość nieciekawy, zdegradowany. On łączy kampusy A i B Politechniki Łódzkiej. Jest zaniedbany, chodniki są bardzo wąskie, spękane, nieprzystosowane do takich tłumów, które tam przechodzą co półtorej godziny między zajęciami. Samochody pełnią, dominują w tym krajobrazie jako parkujące właśnie przed hostelem, przed pizzerią, przed pubem. Narodził się pomysł, żeby coś z tym zrobić i przekształcić go, tą ulicę właśnie w pełnowartościowy Wonerw, który cechowałby się, tak jak mówiłem, pasmową strukturą. Miałby ogródki gastronomiczne, nasadzenia, stojaki na rowery, jednolitą posadzkę, która by zniwelowała bariery dla niepełnosprawnych. I to wszystko było bardzo oczywiście pięknie wyglądające na papierze. Bardzo szczytny cel nam przyświecał jako członkom zespołu projektowego. Ale pojawiło się wyzwanie, jak sobie z tym poradzić i jak to wypromować. No bo pomysł oczywiście dobrze wygląda, ale chcemy coś z nim więcej zrobić. Więc złożyliśmy go do budżetu obywatelskiego w Łodzi w ostatnim roku z sukcesem. Sukcesem tylko, że pozostawała kwestia wciąż, jak to wypromować. No i tutaj postanowiliśmy przeprowadzić kampanię dość szeroko zakrojoną, która polegałaby na dotarciu najpierw do mieszkańców tej ulicy i przedsiębiorców tam prowadzących swoje interesy. Na podstawie tej grupy sojuszniczej chcieliśmy stworzyć większą grupę, która docierałaby do innych mieszkańców miasta, promując ten pomysł. To, co było chyba takie najbardziej trudne, to było chodzenie od drzwi do drzwi, jednak namawianie, przekonywanie interesariuszy, że ten Wonerw jest potrzebny, że on się ludziom przyda. Ponieważ wbrew pozorom było to trudne. Takim argumentem, który chyba najbardziej przemówił do naszych sojuszników, to był fakt, że stworzenie Wonerwu spowoduje wzrost wartości nieruchomości i liczby klientów w lokalach. Widzimy to na przykładzie 6 sierpnia, widzimy to na przykładzie innych łódzkich Wonerwów. Udało nam się taką grupę sojuszniczą w końcu pozyskać i efektem takiej współpracy była wspólna akcja, wspólny flashmob na ulicy Stefanowskiego, który polegał na tym, że w myśl metody prototypowania urbanistycznego na ulicy pojawiły się na kilka godzin takie stoliki, meble miejskie. Animowaliśmy na tej ulicy ruch i życie społeczne, żeby to wyglądało, jakby ta ulica naprawdę już była po liftingu. Chodziło o pokazanie nie tylko tym mieszkańcom, którzy tam są i którzy to z nami robili, ale też innym z miasta, że to jest w ogóle możliwe. Oprócz tego flashmoba, intensywna promocja w mediach miała również miejsce. Główny przekaz był taki, że studenci wychodzą na ulicę, biorą sprawę w swoje ręce. Akcja ulotkowa oraz uruchomienie mobilnych punktów do głosowania w budżecie to było w porozumieniu z naszym sponsorem, czyli Politechniką Łódzką, jak i również prywatnym deweloperem, który, jakby nie patrzeć, miał w tym wszystkim jakiś swój interes. Ale to wszystko zostało wykorzystane oczywiście w naszej słusznej sprawie. Wonerw zwyciężył jako pierwszy w okręgu z najwyższą liczbą głosów. W tym momencie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Pełnowartościowy projekt będzie gotowy w połowie roku, a na jesieni ruszają prace. Powiem Państwu, że nikt mnie tak nie cieszy w tej chwili, jak to, że będę mógł zostawić w Łodzi po sobie razem z kolegami i koleżankami coś swojego. Coś, co mnie zmieni na trwałe,
i da szansę nie tylko nam, ale też dziesiątkom innym osób, setkom innym osób, korzystanie z tego, cieszenie się tą ulicą, ulepszanie po prostu ludzkiego życia. I to jest chyba puenta, którą Państwa zostawię, bo mam jeszcze przygotowane wnioski, ale myślę, że to wszystko będzie zgrane na prezentacji, którą Państwo dostaną, więc z tym Państwo będą mogli się zapoznać później. A czas już minął, więc dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia zaraz w kuluarach. Jestem gotowy do rozmów. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czy Łódź zostanie miastem wonerfów? Bardzo, szanowni Państwo, bardzo dużo informacji, bardzo dużo różnego rodzaju wiedzy. Myślę, że warto to zebrać w pewnego rodzaju całość. Wróćmy proszę do pewnego rodzaju standardów, jak tę zieleń kształtować w mieście. Jakie są wyzwania stojące jeszcze przed Łodzią w obliczu zmian klimatu, czy też innych ograniczeń. Bardzo serdecznie zapraszamy pana doktora tutaj o wystąpienie. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, pan doktor Łukasz Dworniczak. Oddajemy panu głos. Bardzo witam państwa serdecznie. Reprezentuję Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu oraz Autorską Pracownię Architektury Krajobrazu. Poproszono mnie dzisiaj, abym powiedział parę słów na temat standardów kształtowania zieleni dla miasta Łodzi, które opracowaliśmy 2 lata temu w takiej szerokiej grupie ekspertów związanych głównie właśnie z naszym stowarzyszeniem. Bardzo krótko przelecę przez uwarunkowania, bo one nie dominowały tej wypowiedzi. Przede wszystkim standardy kształtowania zieleni są szeroko przejmowane w wielu miastach. Warszawa, Kraków, Wrocław, czy różnego rodzaju katalogi lub też zarządzenia funkcjonują we wszystkich większych miastach. Jest to absolutnie podstawowe narzędzie do zarządzania przestrzenią i poprawy jej jakości. Poza tym obecnie standardy w Polsce również są w fazie kształtowania, ulepszania. Warszawa buduje wielką politykę ochrony drzew. Zarządzenie prezydenta Poznania wchodzi niedługo w życie, jak również standardy realizacji jakichś wybranych komponentów, jak na przykład gospodarowanie wodami opadowymi w Gdańsku. Proszę Państwa, tutaj jest taki przykład dokumentów, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą zieleni i zostały wprowadzone we Wrocławiu. Proszę zobaczyć, jak wiele dokumentów ujmuje aspekty związane właśnie z ochroną i kształtowaniem zieleni. Od zarządzeń dotyczących właśnie postępowania na placach budów, standaryzacji sadzenia drzew, standardy piesze, standardy dostępności dla niepełnosprawnych itd., itd. Tych dokumentów jest bardzo wiele i teraz ważne jest, aby była pewnego rodzaju polityka czy jakiś materiał, który będzie te wszystkie elementy spinał. Proszę Państwa, takie główne przyczyny opracowania standardów to przede wszystkim brak szczegółowych regulacji w polskim prawie w zakresie kształtowania i ochrony zieleni, ale co ważniejsze, obecnie stoimy przed wyzwaniami ochrony drzew i krzewów w miastach, jak również potrzeba retencji wód opadowych i ochrony gleby, bo bez tych komponentów zieleń po prostu nie ma szans. Oczywiście istotne jest podnoszenie jakości prac, no i celowo na końcu wymienione te oczekiwania społeczne, ale one tak jakby są tym katalizatorem tych wszystkich zmian, dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przed takim gremium wystąpić. Proszę Państwa, wytyczne zamawiającego były następujące, czyli przede wszystkim uporządkowanie zagadnień związanych z kształtowaniem zieleni. Mieliśmy zgodnie z umową taki dość szczegółowy i rozbudowany zakres merytoryczny, którego celem jest przede wszystkim wspieranie jednostek w realizacji tych zielonych inwestycji. Proszę tutaj zwrócić uwagę, jak wiele jednostek Urzędu Miejskiego korzysta z tych przepisów i jak wiele jest stron, które ten dokument mogą wdrażać. Ostatnim wytycznym było ograniczenie do 100 stron. Bardzo szybko się okazało, że musimy zmniejszać czcionkę i interlinię, żeby ten wymóg wypełnić. Zespół autorów. No i przejdźmy już do meritum. Proszę Państwa, opracowane standardy przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu kierowane są do urzędników, zarządców terenów, projektantów, wykonawców oraz specjalistów prowadzących nadzory, co nie zmienia również możliwości tego, że pośrednio one mogą być wykorzystywane przez wspólnoty mieszkaniowe, przez deweloperów, przez inne niepubliczne podmioty. Zakres obejmuje 5 takich głównych rozdziałów. Ochrona zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego, projektowanie zieleni, zakładanie zieleni, utrzymanie zieleni miejskiej, no i wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego.
Tak wygląda spis treści. Myślę, że nie będę tutaj szczegółowo tego omawiał. Skupię się na kilku takich kwestiach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańca, czy też tej strony społecznej. A jest to przede wszystkim ochrona zieleni. Proszę Państwa, reklamy pasty do zębów budują różnego rodzaju takie mity na temat kształtu systemu korzeniowego drzewa. Natomiast bardzo ważne jest to, że właśnie te najcenniejsze korzenie włośnikowe, które warunkują przetrwanie drzew w miastach, one sięgają maksymalnie do metra głębokości. Czasami nawet mówi się o 80 czy 50 centymetrach. I bardzo istotne jest to, abyśmy właśnie chronili drzewo w całości, nie tylko koronę, pień, ale również ten system korzeniowy, gdzie te prace czy te kolizje są często niewidoczne. Tutaj to jest jedyny rysunek w tych standardach, który pokazuje właśnie te niewłaściwe praktyki i na placach budowy w zasadzie może się wydarzyć wszystko, dlatego w ramach standardu piszemy, jak poprzez przekazanie terenu, wyznaczenie stref ochrony, zabezpieczenie drzew, pielęgnację roślin, możemy te drzewa, krzewy, inne formy zieleni zabezpieczać. Jednym z takich sposobów jest wyznaczanie stref ochrony drzew, czyli właśnie bezpośrednia ochrona systemów korzeniowych. I tutaj pojawiają się dokładne zapisy, jak w poszczególnych przypadkach należy wykonywać takie strefy ochrony, ale też są konkretne rozwiązania techniczne, jak na przykład stosowanie technologii sprężonego powietrza. To jest pewnego rodzaju taka nowość, coraz bardziej powszechna w wielu miastach. Tutaj widzicie Państwo na tym zdjęciu przygotowanie drzewa do przesadzenia, dużego, starego drzewa, akurat to zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, ale system sprężonego powietrza pozwala właśnie przygotować bryłę korzeniową, bez, w zasadzie dość z minimalnym jej uszkodzeniem i dzięki temu właśnie możemy albo drzewo przesadzić, albo zrealizować nawierzchnię, albo stworzyć jakiś fundament punktowy, który temu drzewu nie będzie szkodził. Tą technologię można wykorzystywać również do rekultywacji takich przestrzeni właśnie w pasie drogowym, czy gdzieś na terenach śródmiejskich. Tutaj jest pokazany przykład z Warszawy, gdzie na pierwszym zdjęciu widzimy totalnie wyjałowioną, suchą glebę bez próchnicy. Wydmuchanie właśnie tej zdegradowanej gleby, otwarty system korzeniowy i trzecie zdjęcie z nawożeniem tego drzewa. Ale również w standardach poruszamy wiele kwestii związanych z ochroną różnorodności biologicznej, wprowadzania różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań, jak łąki kwiatowe, pnącza. Tutaj na tym slajdzie pokazuję rozwiązania związane z retencją wody opadowej. One również są takim ważnym punktem, który w najbliższym czasie będziemy rozwijać i to zatrzymanie wody opadowej i wsiąkanie jej w glebę jest absolutnie bardzo istotne dla utrzymania dobrej jakości zieleni publicznej. Oczywiście pojawiają się rysunki, schematy techniczne, jak posadzić drzewo, czy w warunkach parku, gdzie to drzewo wymaga stosunkowo mało zabiegów, ale w pasie drogowym musimy tej gleby przygotować dużo, dużo więcej. Również wytyczne dotyczące specjalnych form zieleni, które zalecamy, aby promować od właśnie tworzenia takich biogrup, czyli nie same drzewo, ale uzupełniane krzewami, pnączami, które tworzy taki mały ekosystem. Podobna taka biogrupa może być zastosowana właśnie na obszarze takiego UNERF-u, o którym kolega mówił przed chwilą. Wprowadzanie rabat z chwastów z roślin ruderalnych, co jest bardzo powszechne już w innych krajach, czy różnego rodzaju sposoby wykorzystania pnączy. Proszę Państwa, na podsumowanie chciałbym powiedzieć o kilku takich propozycjach, które jako stowarzyszenie chcielibyśmy wnieść do panelu obywatelskiego. No i chcielibyśmy przede wszystkim, żeby obywatele motywowali sąsiadów, aby społeczeństwo pomagało urzędnikom i zarządcom w kilku kwestiach. Celowo wybieramy to tylko trzy. Po pierwsze wprowadzanie pnączy. Proszę Państwa, w dobie suszy, różnego rodzaju kolizji, pnącza naprawdę są świetnym remedium i taką rośliną do zadań specjalnych. Natomiast problem polega na tym, że często wspólnoty mieszkaniowe
czy jacyś zarządcy budynków nie zgadzają się na wprowadzanie tych pnączy. Jest wiele mitów, że niszczą elewację, że wchodzą tam pająki. To są naprawdę śmieszne rzeczy, a pnącza mogą być bardzo ważnym takim komponentem krajobrazu miasta, w który absolutnie warto zainwestować. Drugi element, do którego namawiamy, to jest zagospodarowanie wód opadowych. I tutaj w kontekście społecznym istotne jest to, że to również od zarządcy budynku zależy to, czy woda pójdzie do kanalizacji, czy będziemy mogli ją zagospodarować na terenie, ponieważ musimy rurę spustową przebudować. Tak? Urząd Miasta nie może tutaj takiej woli narzucić właścicielowi tej rury spustowej, dlatego trzeba tutaj szukać tego kompromisu i również nie bać się takich sytuacji, że będą podmakały piwnice, że będzie coś zalewane, że będą pojawiały się komary, tak, w tych zastoiskach wody, bo absolutnie technicznie jesteśmy to w stanie opanować i zagospodarować te wody w bardzo bezpieczny sposób. Trzecia taka grupa zadań, ale to akurat tutaj wydaje mi się, że Łódź jest prekursorem, ale z tym spotykamy się w wielu miastach, czyli trudności z ograniczaniem ilości miejsc postojowych w centrach, czy w ogóle tego ruchu kołowego. No i wydaje nam się, że właśnie stworzenie takiej mody, aby ze słowa parking zabrać ink, żeby został tylko park, żebyśmy mogli zamiast tych miejsc postojowych mieć fajną zieleń w mieście, to jest właśnie to jest ten moment, aby właśnie za pomocą tych ruchów oddolnych troszeczkę tych kierowców namawiać, aby no, zmienić sposób poruszania się po miastach. Z drugiej strony obywatele powinni motywować, wspierać samorząd i myślę, że takim pierwszym krokiem mogłoby być właśnie formalne przyjęcie tych standardów. I bardzo proszę Państwa, aby właśnie też trochę ośmielać bardziej urzędników, aby edukowali i nadzorowali wykonawców. Wdrażanie standardów tak w ogóle to jest proces. To jest proces wieloletni. Standardy trzeba zmieniać, uaktualniać. To nie jest tak, że coś uchwalimy, to już wszystko się zmienia. Tak? Tu za tym musi pójść cały duży system działań edukacyjnych, działań promocyjnych, aby wszystkie osoby, wszystkie strony procesu inwestycyjnego nauczyły się pewnych nowych standardów działania, aby się wszyscy nauczyli odpowiadać na te potrzeby wynikające z tego stanu obecnego. No i po trzecie, wdrażanie standardów we wszystkich jednostkach miejskich, bo o ile jestem pewien, że Biuro Ogrodnika Miasta, z którym współpracowaliśmy i dało nam absolutnie wielką pomoc i wolną rękę do stworzenia świetnych przepisów dla Państwa, te jednostki decyzyjne są pełne dobrej woli, ale trudności pojawiają się właśnie w namawianiu jednostek oświaty, w namawianiu zarządców terenów sportowych, w takich wielu drobnych miejscach, gdzie Państwo jako obywatele macie wpływ. I na koniec chciałbym podkreślić, że naprawdę macie świetnych urzędników od zieleni. Pani Inga Nowakowska, czy pan Arkadiusz Grzelak, z którymi współpracowaliśmy, czy pan Maciej Winszek, który doprowadził do zamówienia tych standardów. To są naprawdę świetni eksperci, którzy są w stanie super zadbać za tą zieleń. Dziękuję bardzo. Niesamowita dyscyplina czasowa. Bardzo dziękuję, ale też niezwykle ciekawe treści. No to co, nie przedłużając, wiadomo co robić. Zapraszam Państwa do pracy w podgrupach. Dziewczyny już do Państwa idą, ponieważ struktura jest ta sama. Prosimy o stoper 15 minut tym razem. Stawiamy kropkę w tej części.
Dziękuję Państwu bardzo. Po raz kolejny, co się udało, to się udało, co się nie udało, teraz uda się kiedyś indziej. To jest jeden ze sposobów na priorytetyzację i wybór. Nie? Jakby co się zmieściło, to się zmieściło. Ale jest to pierwsze z 5 spotkań, a nie ostatnie. Widzę, że Państwo wracają na swoje miejsca. Pięknie. Z kolei zbieramy też flipy z tej części. Tam już czeka Pan Łukasz i gdzieś pewnie jest jeszcze Pan Filip, żeby przejąć. Okej. Drodzy Państwo, przed nami ostatnia część. Ostatnia, ale trochę inna. Na panelu będziemy się spotykać z różnymi osobami. Za nami wystąpienie trochę zamawiającego. Pani Olga i pani Anna opowiedziały nam i o pytaniach konsultacyjnych, i o tym, jak zieleń wygląda w mieście Łodzi. Spotkaliśmy się z kilkoma ekspertami, którzy zawodowo zajmują się tematem zieleni. Natomiast teraz czekają na spotkania z tak zwanymi interesariuszami. To jest najpiękniejsze słowo na świecie, ale chciałam Państwa uczulić na to, że są też grupy ludzi, którzy poza zawodowo, społecznie, z przekonania zajmują się pewnymi tematami, których przedmiot naszej pracy szczególnie dotyczy i którzy na naszym panelu mają prawo zabrać głos w związku z tym. Więc mimo, że jest ta godzina, która jest i pracujemy już długo, bardzo proszę Państwa o oddanie całej swojej uwagi dwóm osobom, które wysłuchamy jeszcze w tej ostatniej naszej sesji. Są to ludzie, którzy kawał swojego życia poświęcili na zajmowanie się tematem i chcą się podzielić swoim punktem widzenia. Oczywiście. Interesariusz absolutnie nie musi oznaczać braku wiedzy eksperckiej. Przeciwnie. Często interesariusze mają właśnie gigantyczną wiedzę merytoryczną w tym swoim obszarze. Naszym zadaniem jest właśnie, żeby Państwo mogli spojrzeć na miasto, na zieleń w Łodzi z różnych perspektyw. Bo oczywiście wiemy, że miastu zależy, dużo się dzieje, ale skoro pewnie nie jest idealnie, skoro tutaj dzisiaj jesteśmy i nad tą zielenią debatujemy. Zatem spójrzmy na zieleń w mieście z pewnej perspektywy ludzi, którzy chcą i działają społecznie w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy pana Marka Kubackiego, który opowie nieco o tym, czym się zajmuje, co robi i co z tym wszystkim mają wspólnego społeczni opiekunowie drzew. Oddajmy głos. Dzień dobry Państwu. Jestem już parę godzin z Państwem. Wnikliwie wsłuchuję się w to wszystko, co padło z tej mównicy i również na Państwa pracę. I chciałem powiedzieć tak, że muszę Państwa troszkę sprowadzić do rzeczywistości, bo to wszystko, co dzisiaj padło, jest bardzo ciekawe i oby tak zieleń wyglądała, jak my tutaj słuchaliśmy w tych wszystkich wystąpieniach. Marzy mi się taka zieleń, tym bardziej, że pracuję w tym temacie, pracowałem, bym powiedział, bo jestem na emeryturze przez kilkadziesiąt lat. Ja reprezentuję dzisiaj i jest mi z tego powodu bardzo miło i jestem z tego dumny, wręcz mogę reprezentować społecznych opiekunów drzew. Jest to nieformalna grupa, która powstała w 2017 roku jako odpowiedź na pewien brak komunikacji właściwej między urzędem a mieszkańcami. Doszło do takiego sporu między mieszkańcami Starego Polesia, bo tam się ta grupa zawiązała, a realizacją, powiem tak kolokwialnie, pomysłu skądinąd bardzo fajnego i realizowanego aktualnie, zresztą był wspominany przez panią Anię z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zielone Polesie. To był pierwszy pomysł na projekt wprowadzenia zieleni do miejsc, w których ona praktycznie nie istniała dotychczas, a więc na Stare Polesie. Tam doszło do pewnego takiego sporu, bo w momencie, kiedy zaczęto realizację pierwszego odcinka na ulicy Pogonowskiego, wycięto wiele, naszym zdaniem, w tej grupy, która się wtedy uaktywniła, starych drzew, które uważaliśmy, że nie powinny być wycięte. Wszystkie te zdjęcia, które Państwo zobaczycie, zaczerpnąłem z naszej strony internetowej. Możecie nas spotkać na Facebooku, a gdzie fizycznie, to na końcu. Proszę Państwa, co robimy w efekcie tego, że w 2017 roku jako nieformalna grupa, bez żadnych struktur się skrzyknęliśmy?
A więc na bieżąco uczestniczymy w różnego rodzaju interwencyjnych działaniach wynikających z tego, co się dzieje. Nie godzimy się na rzeczywistość, która nas otacza, a przede wszystkim na to, jak są pewne rzeczy realizowane w tym mieście. Sporadycznie uczestniczymy oczywiście w spotkaniach różnych, jeżeli jesteśmy zapraszani. Spróbujemy tam przedstawiać własne stanowisko. Różnie jest z jego wysłuchaniem. Na co się nie godzimy między innymi? Padało tu już, że będą standardy, gdzie będziemy oczekiwać od wykonawców innego podejścia do tego, co się dzieje na budowach, ale przecież istnieje prawo ochrony przyrody, które mówi wyraźnie, jak wykonawca powinien wykonywać pracę, czego nie wolno mu robić, tylko nikt tego prawa nie przestrzega. Wykonawcy, budowlańcy działają trochę jak święte krowy, nie tylko w naszym mieście, i robią co chcą na dobrą sprawę. Jeżeli dopiero jakaś interwencja nastąpi, wtedy się okazuje, że można czy zatrzymać, czy też poprawić sytuację tych drzew na czas budowy. Drugi taki element, na który się nie godzimy i z którego powodu między innymi również interweniujemy, to jest to, jak jest traktowana zieleń po posadzeniu na naszych ulicach i na naszych placach. Co z tego, że posadzimy, za każdym razem nam się mówi, bronicie jedno drzewo, a my wam posadzimy 100. Pomijam demagogię tego stwierdzenia, bo żadne 100 drzew młodych nie zastąpi jednego starego, dużego drzewa w jego funkcji. To jeszcze jak jest, to później te nowe nasadzenia są traktowane. Państwo też to widzicie wokół siebie gdzieś często na ulicach, na placach, że owszem, są tam posadzone jakieś drzewka, tylko już nikt o nich potem nie pamięta, że trzeba o nie dbać. W związku z tym taka rzeczywistość nas spotyka. Po pewnym czasie wszystkie te drzewa są eliminowane i tych zamiennych już praktycznie nie ma, a również i starych. Mając na uwadze, że samo takie mówienie to mało, postanowiliśmy działać. Chcieliśmy się najpierw nauczyć, zasięgnąć informacji jak najwięcej. Najpierw, żeby uratować, co się jeszcze da, zinwentaryzowaliśmy część drzew na ulicach i terenach zieleni, społecznie oczywiście, Starego Polesia. Następnie opracowaliśmy taką kartę inwentaryzacyjną, uproszczoną. Koledzy z architektury udostępniali nam niektóre mapy, na które te drzewa nanosiliśmy. Następnie, żeby więcej wiedzy, jakby wiedzieć, o czym mówimy, żeby być partnerem lepszym do rozmów z przedstawicielami urzędników, czy też urzędów, przepraszam, czy też wykonawców, odbyła się cykl wykładów na temat roli drzew, w ogóle od posadzenia drzewa, od jego funkcji, czym jest drzewo, aż do samego końca. I odbyliśmy również kilka spacerów po łódzkich parkach. Byliśmy również w szkółce dużych drzew, gdzie mogliśmy się zapoznać z materiałem, jaki ta szkółka proponuje. Z kolei w roku 2019 przygotowaliśmy materiały takie edukacyjne. Skoro już sami coś się nauczyliśmy, chcieliśmy się tym podzielić z innymi, przygotowaliśmy zestaw planż edukacyjnych, skrypt informacyjny i w roli jakby edukatorów chcemy wystąpić wobec wszystkich państwa, również mieszkańców miasta i chętnie osoby, które są zgrupowane w tej naszej, w tym naszym, wśród naszych społecznych opiekunów drzew, w różnych miejscach prezentują te plansze i opowiadają, co to takiego drzewo i dlaczego ono jest takie ważne, dlaczego jest takie cenne dla środowiska miejskiego. Pierwsza plenerowa prelekcja miała miejsce jesienią w parku Adama Mickiewicza w Łodzi. Ten zestaw plansz, jest ich 12, właśnie pokazuje od początku funkcję drzewa, najpierw co to jest drzewo. Nie będę oczywiście wszystkich tutaj tych plansz pokazywał Państwu, tym bardziej, że czas jest bardzo ograniczony. Państwo już jesteście zmęczeni. Poprzez jego funkcję, jedna z tych funkcji, a więc korzyści mierzalne, bo są również korzyści niemierzalne. I następnie, co możemy tym drzewom sami zaoferować, chociażby na przykład nie parkować pod koronami drzew, zwłaszcza na wypiętrzonych systemach korzeniowych, co jest nagminne na naszych osiedlach. Jakoś mam nadzieję, że nikt z Państwa, który tutaj siedzi, tego nie robi, ale wielokrotnie właśnie spotykam się z tym, że z jednej strony bronimy drzewo, po czym pięknym, wspaniałym swoim samochodem najeżdżamy na ten system korzeniowy, który po prostu jest dla drzewa tak jak serce dla człowieka.
Nasze stanowisko zawarliśmy, proszę Państwa, w tak zwanej małej konstytucji dla drzew w Łodzi. Odczytam tylko z niego dwa zdania, pierwsze i ostatnie. Pierwsze mówi, że drzewa duże i małe w miastach są skarbem. I ostatnie, że miasto potrzebuje drzew dojrzałych. Dbałość o nie wymaga stosownych nakładów oczywiście. Jedynie nieustanne sadzenie młodych drzew przy zachowaniu stanu drzew istniejących może ochronić ludzi przed negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu. Pamiętajmy, że drzewo jest najstarszym przyjacielem człowieka. Bo taka jest prawda. Dzięki temu, że drzewa w ogóle się pojawiły na świecie, mógł się pojawić człowiek. A ja jeszcze chciałem dodać dwa zdania takie, które mam refleksję z tych wystąpień prelegentów przede mną, że słyszałem tu już parę razy, że zieleń się musi zaadoptować, my się musimy zaadoptować do zmian klimatu, tylko w ogóle nie usłyszałem ani jednego słowa na temat zmiany prawa, które obecnie funkcjonuje w naszym kraju, w naszym mieście. Ciągle słyszę, że się czegoś nie da zrobić dla zieleni, bo prawo na to nie pozwala. To na Boga, jak tu siedzimy, jak jesteśmy obywatelami tego miasta, zmieniajmy i wpływajmy na nasze władze, żeby zmieniały to prawo. Bo co to ma znaczyć, że prawo ma być sztywne i ma być takie, jest coraz gorsze, bo od 30 parę lat, 10-krotnie chyba zmieniano prawo ochrony środowiska, później ochrony przyrody, za każdym razem na gorsze. Ostatni, znamy ten przykład, Lex Szyszko, więc to już w ogóle był kuriozum. I na końcu, dlaczego powstaliśmy? Bo nie tylko, że jesteśmy mieszkańcami, ale jesteśmy również obywatelami miejskimi. Kiedy już słyszałem takie wspaniałe zdanie, mieszkaniec ma prawa, obywatel miejski ma również obowiązki. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy za to krytyczne spojrzenie. I właśnie o to chodzi, Szanowni Państwo. Dzisiaj my się nie musimy jeszcze we wszystkim zgadzać. Chodzi o to, żebyśmy poznali różne spojrzenia, popatrzyli na tą zieleń w mieście z różnych perspektyw, także takich krytycznych, prawda? Bo nie chodzi o to, żebyśmy zainwestowali dużo w zieleń, a potem narzekali, że nie ma pieniędzy na jej utrzymanie. Albo zainwestowali w taką zieleń, która potem się nie przyjmie i uschnie. Zatem takie spojrzenia są bardzo cenne i za nie bardzo dziękujemy. Spójrzmy jeszcze na sprawę zieleni z innej perspektywy. Witamy serdecznie pana Dominika, który tutaj reprezentuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i powie nam jeszcze trochę o tym, kim są, o co walczą i dlaczego jednak ten klimat jest po prostu bardzo, bardzo ważny. Oddajemy głos. Dziękuję, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Dominik Ostanówko i reprezentuję dzisiaj Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Kim jesteśmy, co robimy? Jesteśmy grupą młodzieży, która nie zgadza się na bierność polityków w sprawie katastrofy klimatycznej. Nie podoba nam się to, że tak ważny temat naszej przyszłości jest po prostu bagatelizowany przez polityków, przez media. Aczkolwiek przez ostatni rok naszej działalności dużo się zmieniło i ten temat trafił do mediów. W końcu zaczął się ktoś tym interesować i bardzo dobrze. Z takich naszych łódzkich sukcesów to mogę powiedzieć, że też po strajkowaniu pod urzędem tutaj właśnie, pod tym urzędem, przez cały miesiąc strajkowaliśmy przez lipiec albo czerwiec, nie pamiętam dokładnie. I w końcu radni się z nami zainteresowali. Mieliśmy spotkania dotyczące klimatu i ochrony środowiska w Łodzi. Dobrze, jeśli chodzi o teraz ten główny temat zieleni w mieście. Niestety nie przygotowałem prezentacji, no przepraszam najmocniej, ale mam ze sobą notatki, także z takich ważniejszych tematów. Dzisiaj były poruszane właśnie drzewa i też chciałbym się do nich odnieść. Mianowicie, jeśli chodzi o tworzenie parkingów. Może zacznę od tego, że powiem, jedno drzewo pochłania 6 do 7 kg CO2 rocznie. To jest bardzo mało, bo hektar lasu pochłonie tyle CO2, co 4 auta wyemitują przez rok. No, dlatego ważne jest, aby nie wycinać tych drzew. Przez ostatnie 10
lat. W Łodzi wycięto około 80 tysięcy. To jest straszne i trzeba zaprzestać wycince drzew. Także na przykład spójrzmy na sprawę parkingów. Można by tworzyć parkingi podziemne. Zamiast właśnie tworzyć parkingi podziemne, zamiast wycinać drzewa, które by służyły, no ten teren, gdzie wycinane byłyby drzewa, można po prostu zostawić drzewa i zrobić parking pod ziemią. Jeśli chodzi o zieleń towarzyszącą, czyli wszelkie drzewa, na przykład na Piotrkowskiej, to jest bardzo dobra sprawa, fajnie, że zostało coś takiego podjęte, tylko że nie... Tylko że po prostu nie jest to zadbane. Przepraszam, stresuję się, bo pierwszy raz taki jest. Dzień bardzo, dobrze, proszę się nie stresować. Co byście jeszcze zmienili w Łodzi? Możemy skorzystać tak, jak Wrocław to zrobił, czyli stawiać żywopłoty przy torach tramwajowych. Po pierwsze, ładnie to wygląda, no po prostu walery estetyczne, i zatrzymuje pyły, które się tworzą podczas jazdy. A także mogłoby być też to dobre takie schronienie dla jeży, które też są w Łodzi. Tak. Jeśli chodzi o wspólne działania mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście, to proponujemy takie wspólne sadzenie drzew. Też by to właśnie pomogło. Wrócę jeszcze do tych drzew, które znajdują się na Piotrkowskiej, tej zieleni towarzyszącej. Mianowicie chodziło mi o to, że nie są one... nie są tak starannie zadbane, jak powinny być, i drzewa po prostu umierają. I co z tego, że miasto posadzi, nie wiem nawet ile drzew jest na Piotrkowskiej, ale co z tego, że oni posadzą te drzewa, jak one za rok umrą, i to w sumie jest po pierwsze pieniądze podatników wyrzucone w błoto, i no zwyczajnie nie ma to sensu według mnie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rzeczywiście pan Dominik zwrócił uwagę na to, na tak zwaną wielowariantowość w polityce publicznej, czyli to, czym ja się zajmuję na co dzień. Do tego samego celu możemy podchodzić w różny sposób, tak? Jak zmniejszyć zanieczyszczenia, jak zmniejszyć CO2? Możemy oczywiście inwestować w zieleń, a też możemy zmniejszać liczbę samochodów w mieście, prawda? Więc państwo musimy wspólnie wiedzieć, jakie mamy cele, jakie mamy możliwości dochodzenia do tych celów, a potem wybrać tę najlepszą ścieżkę dochodzenia do tego przyjętego celu. Dziękuję bardzo. Ja chciałam też osobiście dodać, że bardzo się cieszę, że udało się też, długo nie było jasne, nie? Czy młodzieżowy strajk klimatyczny da radę nam wysłać swojego przedstawiciela. Myślę sobie, że to kwestia tego, że mamy, że musimy się zmierzyć z wyzwaniami klimatycznymi, jest mega ważna i mało podważalna, a druga sprawa jest taka, że międzynarodowy ruch bardzo jednoznacznie, tak jak pan podkreślił w pierwszym zdaniu, nie, że po roku, w ciągu ostatniego roku widać, jak wiele się zmieniło. Także dzięki za to, że udało się usłyszeć ten głos. Te materiały też będą dostępne. Czyli jest możliwość włożenia materiałów z postulatami młodzieżowego strajku do naszej bazy wiedzy. Szanowni państwo, ostatnie wystąpienie dzisiaj za nami. Ostatnie 15 minut na pracę merytoryczną, bo jeszcze będzie czas na takie podsumowanie ogólne całego dnia. Wszystko okej? Okay? Patrzę na was, dziewczyny. Możemy odpalać? Zapraszam do pracy. Thank you.
Dobra, to nie przedłużając pomału do finału. Żeby mnie było widać w kamerach. Drodzy Państwo, ja proszę o minutę uwagi tylko teraz dla siebie. Dwie rzeczy organizacyjne. Jedna rzecz organizacyjna taka, że jeżeli dobrze wszystko zrozumiałam, usłyszałam, to dwie osoby, na które nie wiem, na ile zwracali Państwo mocną uwagę, pani Małgorzata i pani Bożena, widzę tylko jedną z pań. Nasze spotkanie jest nie tylko transmitowane, ale również tłumaczone na język migowy, żeby było możliwe do odbioru na jak największą grupę odbiorców. Bardzo serdecznie paniom dziękujemy za tę pracę i do zobaczenia następnym razem. I pięknie dziękuję za to teraz. Pięknie. Drodzy Państwo, 9 wystąpień w samej części merytorycznej. Wcześniej była jeszcze inauguracja. Czasami jest tak, że w ciągu całego tygodnia nie dowiadujemy się tylu nowych rzeczy, ile dowiedzieliśmy się dzisiaj i nie ma też aż tylu wrażeń. Krótki mam na puentę. Tak jak mówiłam wcześniej, każda historia zasługuje na puentę, ten nasz pierwszy dzień też. Kilka razy gdzieś w przerwach usłyszałam, że niesamowicie intensywnie Państwo pracują, że te kartki robią się bardzo szybko, bardzo pełne. Przy takiej ilości wystąpień nie mamy ani czasu, ani też sumienia, żeby zrobić teraz drugą, praktycznie tak samo długą sesję, w której każdy z ekspertów odniósłby się do wszystkich pytań, które zostały zadane po jego części, jego jej części. Dlatego w trakcie prosiłam ekspertów, żeby i wszystkich występujących prelegentów i prelegentki, żeby zapoznali się z tym, co. I teraz poproszę o krótki feedback. To nie znaczy, że usłyszą Państwo teraz odpowiedzi na wszystkie pytania, bo to niemożliwe. To tam, gdzie... Tak, to zostanie opracowane pisemnie. Przepraszam, też mi już siada koncentracja. Natomiast krótki feedback do tego, co na kartkach zostało przeczytane od każdego z prelegentów i prelegentek. Zapraszam pierwszy team, czyli osoby, które występowały w pierwszej sesji. Pani Olga, pani Anna i pani wspierającą pani Inga z Wydziału Środowiska, tak? Zapraszam. Tak, zapraszam tu na środek, bo tu nas widzi streaming. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwszą sesję, to przede wszystkim Państwo poruszali pytania związane z szerokimi tematami związanymi ze współpracą z deweloperami oraz prywatnymi właścicielami gruntów. Również wśród Państwa zainteresowań była kwestia możliwości egzekwowania już istniejących przepisów oraz kwestii podziału kompetencji pomiędzy samorząd oraz innego rodzaju władze. Jak również Państwo pytali się o kwestie związane z możliwością wpływu miasta na tereny prywatne, w szczególności pod kątem współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami. Ostatni taki temat, który wybrzmiał, to były kwestie finansowania zieleni i o tym zagadnieniu powie już szerzej pani Ania Sokołowska. Ja może najpierw odniosę się do jednego pytania, które możemy od razu na nie odpowiedzieć. Pojawiło się pytanie o to, jak inne miasta radzą sobie w podobnej sytuacji, bo oczywiście Łódź nie jest pierwszym miastem, które z takiego rodzaju problemem się zmaga. Nie będę teraz Państwu o tym opowiadać, ale posiadamy film instruktażowy w miejskiej pracowni, także udostępnimy go tutaj i będzie można obejrzeć przykłady, jak inne miasta, jakie strategie przyjęły, żeby radzić sobie z niedoborami zieleni, z wyludnianiem się ludności, mieszkańców i będą Państwo w stanie ukształtować sobie jakiś pogląd. Jeśli chodzi o sprawę pieniędzy, bo ona się również pojawiła, myślę, że ona jest tutaj kluczowa tak naprawdę. Pieniędzy zarówno na realizację zieleni, jak i utrzymanie. My mamy, jako miasto, mamy pewien budżet, który musi zapewnić wszystkie potrzeby mieszkańców w różnych aspektach. My dzisiaj rozmawiamy o zieleni, ale wiadomo, oczywiście jest zdrowie, inwestycje, rewitalizacja, kamienice, edukacja, bardzo dużo tematów. Dla nas zagadnieniem będzie, skąd te pieniądze wziąć, jak gospodarować prawidłowo nieruchomościami. To Państwo na pewno muszą rozważyć, jaka powinna być pozycja zieleni w skali ważności potrzeb miasta. To chyba będzie na tyle, a jeśli chodzi o utrzymanie, to Inga. Inga Nowakowska, Wydział Kształtowania Środowiska. Nie byłam ekspertem, ale poczuwam się do uzupełnienia o pewne informacje, które no, jestem posiadana, prawda, z tytułu wykonywanego zawodu. Proszę Państwa, utrzymanie zieleni
urządzonej. Tu się dzisiaj pojawiały różne kategorie, różnie nazywamy zieleń i jej rodzaje. Natomiast mogę Państwu, żeby tak zogniskować myślenie, rzucić kilka przykładów. W odniesieniu do parków i zieleńców, to nazywam zielenią urządzoną, parków i zieleńców w Łodzi. Otóż średnio na rok 1 hektar zieleni urządzonej, jakiegoś zieleńca czy parku, kosztuje nasze miasto blisko 12 tysięcy złotych. Możecie Państwo powiedzieć, ojejku, to jest strasznie dużo na 10 tysięcy metrów kwadratowych, ale na taką kwotę, uśrednioną dodam, a średnia to jak wiadomo, jedna noga w wiadrze zimną wodą, a druga we wrzątku, a po środku 36,6, to co się składa na tą średnią, na te 12 tysięcy? W dużej mierze środki na sprzątanie, na utrzymanie czystości terenu, która polega na tym, że pracownicy firm utrzymających przechodzą, zbierają te nieczystości, wyjmują śmieci z koszy, zamiatają alejki, jeżeli takowe są, myją ławki, jeżeli takowe są, chodzą po placu zabaw i te place sprzątają, ale jeszcze dodatkowo wykonują prace ogrodnicze, które z punktu widzenia naszego panelu są najważniejsze, czyli koszą trawniki, jeżeli trzeba, pielęgnują drzewa, to znaczy wycinają na przykład suche gałęzie, wykonują nasadzenia drzew, wycinają drzewa, te, które zamierają, zagrażają, są martwe. Tyle środków na 1 hektar. Tak jak mówię, to już wydaje się dużo. W takiej rozeznaniu przed panelem obywatelskim usiłowaliśmy się dowiedzieć, dobrze, ale ile kosztuje utrzymanie najtańszych obiektów i ile kosztuje utrzymanie drogich obiektów, jak można je było sobie uzmysłowić. Otóż ten rozstrzał wielkości jest taki, że hektar może kosztować 4 tysiące i hektar może kosztować 28 tysięcy w skali roku. Wszystko zależy od tego, jaka jest wielkość obiektu i gdzie on jest położony. Najwyższy koszt utrzymania zieleni jest w śródmieściu. To nie dziwi, nie zdziwiłoby to Państwa. Po prostu dlaczego? No, nakładają się na to pewne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ta zieleń jest kosztowna, to znaczy jest różnorodna, tak? Mamy nasadzenia drzew, krzewów, mamy bylinowe rabaty, mamy trawniki. Jeżeli tych rodzajów zieleni jest dużo, wówczas koszt utrzymania takiej zieleni jest oczywiście wyższy. Jeżeli zieleń jest relatywnie prosta, jeżeli teren nie jest bardzo zainwestowany, to te czynności oczywiście są odpowiednio prostsze i w związku z powyższym niżej kosztowe. Na koszty utrzymania zieleni firmy, gdy wyliczają sobie i podają nam w przetargach te ceny jednostkowe, też nakłada się to, gdzie są te tereny położone, w jakiej odległości od siebie, czy firma, która ma na przykład obsłużyć dawną dzielnicę Śródmieście, ma daleko do swoich 16 małych spłachetków, które czasami to jest 2000 metrów, czasem to jest 3 czy 4 hektary. Dodam jeszcze, że tak, zegarek nam się włącza, tak? Ja się rozgadałam. Dobrze, to teraz tańsze obiekty. Także tak jak Państwu mówię, ten rozstrzał jest między 4,28, średnio 12 tysięcy złotych. Pytanie też do rozważania w trakcie dzisiejszego, czy w ogóle w trakcie panelu obywatelskiego. Czy zawsze musimy inwestować w zieleń kosztowną, czy też wystarczy nam z punktu widzenia naszych potrzeb, z punktu widzenia jakby też funkcji usług tak zwanych ekosystemowych, zieleń prostsza, ale może wystarczająco tylko zagospodarowana w sposób bezpieczny, to znaczy czysta, przejrzysta, jakby tak zagospodarowana, aby była dostępna i no, otwarta po prostu dla mieszkańców miasta. Ja rozumiem, że też dostaniemy te dane będą w bazie wiedzy. Tak, oczywiście. Tak, musimy teraz zapamiętać. Te dane są już przygotowane, także zostaną przekazane panelistom. To jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękujemy za tą dawkę wiedzy. Wiem, że mnie nie widać, ale mam tylko jedno zdanie. Pan Jakub Kronenberg musiał nas opuścić wcześniej, ale on też dostanie wszystkie Państwa pytania i będzie miał możliwość odnieść się do tego. A zapraszam teraz prelegentów z drugiej części, pana Małgorzatę, pana Jakuba i pana Łukasza.
Zwróciliśmy uwagę na kilka takich bardzo istotnych pytań, które się powielały z Państwa strony. Ja się bardzo cieszę, że ktoś zwrócił uwagę na kwestię czystości koszy na śmieci i myślę, że do tego warto dodać całą infrastrukturę wspierającą w terenach zielonych, instalowaną, która pomaga utrzymać tą czystość. Mam tutaj na myśli również toalety publiczne i coś, co jeszcze u nas do tej pory nie powstało, a co warto by było też włączyć do takiego repertuaru infrastruktury, mianowicie psie toalety, które pozwalają na zagospodarowanie psich odchodów na miejscu w parku. W Nowym Jorku był zrealizowany taki projekt pod nazwą Spark Park Project, w którym zainstalowano mini biogazownię, która przetwarzała psie odchody na biogaz i następnie ten biogaz był wykorzystywany do oświetlenia parku poprzez latarnie gazowe. Oczywiście nowoczesne, nie starego typu, bezpieczne i myślę, że to są rozwiązania, które na pewno chcielibyśmy też widzieć w tym repertuarze. Jeżeli chodzi o kwestię utylizacji odpadów organicznych ulegających biodegradacji, czyli liści z rębków drewna, myślę, że warto w parkach wydzielać strefy kompostowe, w których na miejscu w parkach, a nie w jednym punkcie miasta, mam tutaj na myśli kompostownię miejską, będą przetwarzane te odpady. Wtedy wygenerujemy bardzo duże oszczędności z tytułu rezygnacji z przewożenia tychże bardzo dużogabarytowych materiałów. To pozwala wygenerować na oszczędności, a później przekazać je na nieco ważniejsze cele. Kolejne ważne pytanie. Ogrody społeczne, jak zacząć, jakie warunki trzeba spełnić, skąd pozyskać wiedzę, jak zaprojektować taki ogród. To jest seria bardzo złożonych pytań. Te poradniki, o których ja wspominałem w swojej prezentacji, tam jest cały zestaw artykułów i rozdziałów, które odpowiadają właśnie na te szczegółowe pytania. Ja pozwalam sobie przerwać, dlatego że pytanie o ogrody społeczne jest też jednym z pytań, nad którymi będziemy pracować. My do tego tematu wrócimy. W trzeciej części panelu będziemy mieli jeszcze więcej informacji na ten temat. Kolejny ważny temat, który się przewijał, bezpieczeństwo żywności produkowanej w miastach, w takich miejskich farmach. Oczywiście nie wszędzie, nie w każdych punktach miasta można bezpiecznie taką żywność wytwarzać. Nie zachęcamy do tego, jeżeli chodzi o bardziej uczęszczane arterie komunikacyjne. Natomiast są strefy, które są na tyle oddalone od ruchliwych ulic, gdzie wiemy, były prowadzone badania czystości gleby, wody i powietrza i w takich strefach można bezpiecznie taką żywność sobie wytwarzać. Kwestie kontrowersyjne, kto decyduje, kto kontroluje wycinkę drzew. To w sumie pytanie, które w zasadzie kierujemy do Zarządu Zieleni Miejskiej, do Urzędu Miasta. Pytanie, które zwraca uwagę na pewien bardzo istotny temat. Uporządkowanie i inwentaryzacja zasobu, jakim jest zieleń miejska. Brakuje kompleksowej informacji na temat tego, ile tej zieleni faktycznie jest. Tutaj też dyskutowaliśmy w kuluarach pomiędzy ekspertami, że to też są często przesunięcia statystyczne i ta informacja, którą ja podałem o zmniejszeniu powierzchni parków, niekoniecznie musi wynikać z faktycznego zmniejszenia powierzchni terenów zielonych, a może wynikać z tego, że niektóre elementy po prostu zostały zaklasyfikowane do innej kategorii i nie ujęte były w statystycznym rozliczeniu. Więc no, na to musimy zwracać uwagę. Ja teraz przekazuję jeszcze głos. Jeśli chodzi o błękitno-zieloną sieć w Łodzi, były pytania. Między innymi, dlaczego nie została utworzona. To też bardziej pytanie chyba do miasta, ale na pewno wchodzą w grę stosunki własnościowe w mieście, wykup pewnych nieruchomości, też na pewno kwestia kosztów wykonania takiej dużej ilości terenów zieleni, no i pewnie inne sprawy, które też mają na to wpływ. Ja mam nadzieję, że jednak ta błękitno-zielona sieć będzie dalej wykonywana. Również to, co zostało, jeśli chodzi o błękitną sieć, już zrobione. Na pewno Arturówek, na pewno park nad Sokołówką.
Park nad Sokołówką, taki park linearny w Łodzi, bo on jest o wiele dłuższy niż szeroki, także warto, w ogóle bardzo ładnie zagospodarowany i warto sobie tam zaglądać. No były też pytania takie i bardziej i mniej skomplikowane, w ogóle pytania świetne, w samo sedno, bardzo konkretne, między innymi na przykład właśnie o ile kosztuje ogród na dachu i to jest już pytanie takie bardzo skomplikowane, bo to wszystko zależy od tego, od konkretnego przypadku, bo mogą być różne nasadzenia, różne koszty zabezpieczenia budynku przed wilgocią i wiele innych kwestii, także na takie pytanie raczej trudno jest odpowiedzieć jakoś jednoznacznie. Były też pytania na przykład, czy pnącza na budynku nie szkodzą budynkowi. To jest tak, że to wszystko zależy też od gatunku pnącza na pewno, od pielęgnacji. Generalnie nie szkodzą elewacjom, chyba że ta elewacja jest już jakoś uszkodzona, no to wtedy mogą po prostu naruszać strukturę. Także nie bójmy się pnączy, saćmy je wszędzie, gdzie się tylko da, bo to jest często niewielki koszt, a efekt jest niesamowity, dlatego że taka ściana porośnięta pnączami daje taki efekt jak duże, nawet stuletnie drzewo. Dziękuję. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. I zapraszam Pana Łukasza i Pana Filipa z trzeciej sesji eksperckiej. Ja myślę, że należałoby zacząć od podziękowania Państwu, dlatego że po lekturze plansz, które były opracowywane w czasie, po ostatnim segmencie wystąpień ekspertów, okazało się, że Państwo, mimo tego, że nasze wystąpienia były trochę skrócone, często krótkie, nie dało się w nich zmieścić całości tego, co przekazać chcieliśmy, Państwo rozumieją te tematy, Państwo umieją dobrze wnioskować i Państwo wyciągają bardzo krytyczne, ciekawe uwagi. I to jest bardzo dobre, że to się uzupełnia z tym, czego myśmy nie powiedzieli. To jest chyba najważniejszy wniosek z naszych obu wystąpień. Natomiast to, co było szczegółowe i to, co Państwo zapisali, czyli pytania, na przykład, jakie są kryteria, żeby dana ulica stała się Wonerfem? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie każda ulica może być Wonerfem. To, co ja powiedziałem, promowałem Wonerf jako bardzo ciekawy środek na uzdrowienie ulicy, to jest prawda. Ale wiemy dobrze, że nie każda ulica do tego się nadaje. Nie każda ulica jest na tyle kameralna, nie każda ulica jest na tyle wąska, żeby być Wonerfem. Wiadomo, że poważna, duża arteria Wonerfem nigdy nie będzie i nie może być. Tego trzeba sobie zdawać sprawę i to jest nieodwołalne. Inne pytanie. Czy i skąd w Polsce zachowawczość w Wonerfach? Myślę, że jednak z naszego przywiązania wciąż do samochodu. Trudno mi tutaj wydawać osądy, czy auta są dobrym środkiem transportu, bo to jest sprawa wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa. Można się w to wgłębiać. Z pewnością w przyszłości trzeba dążyć do ograniczenia tego ruchu samochodowego w miastach. Nie wiem, czy jego likwidacji, całkowitego zniesienia, ale pewne ograniczenia. Do tego tematu się odniosę w swoim opracowaniu, które Państwo dostaną w bazie wiedzy. Jest to temat bardzo szeroki i godny na pewno większej uwagi. Inne pytanie, które padło, dotyczyło też tego, jak zmniejszać temperaturę asfaltu. To wybrzmiało w kilku prezentacjach innych ekspertów, ale myślę, że warto powtórzyć. Przede wszystkim drzewa to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Duże, starsze drzewa, czyli sadzone odpowiednio wcześnie, które urosną w ciągu dekady, dwóch, trzech, może nawet więcej. I to właśnie ich cień powoduje, że temperatura pod nimi się obniża, nawet o 10 stopni. To, co drzewa również robią innego, to jest pochłanianie zanieczyszczeń z powietrza, czyli oczyszczają to powietrze wokół siebie, sprawiają, że na ulicy jest po prostu powietrze czystsze, lepsze do oddychania. Oprócz tego, jeżeli mają odsłonięte tereny przy strefie korzeniowej, no idzie to w parze z lepszym pochłanianiem wody, tej, która chociażby z Wonerfu powinna spływać, nie tylko poprzez kanalizację, ale też poprzez po prostu glebę, co jest chyba najważniejsze w zabetonowanych obecnie miastach. Tak więc wątków jest wiele, do każdego z nich należałoby się odnieść osobna, to też zrobimy. Przekazuję głos koledze w sprawie drugiego wystąpienia. Dziękuję również za pytania. Postaram się jak najszybciej przelecieć przez te ogólne kwestie, które się pojawiały. Pierwsze pytanie, konsekwencje
niewdrażania, niestosowania się do standardów. Nie powiedziałem tego zbyt jasno być może. Standardy miasto narzuca same sobie, czyli standardy dotyczą inwestycji miejskich, parków publicznych. To opracowanie nie dotyczy wprost terenów deweloperskich, wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Czyli jakby ze strony takiej społecznej nie ma takiego zagrożenia, że byłby to no, jakiegoś tam rodzaju problem. Jak może wyglądać edukacja społeczna? Myślę, że to jest też temat do trzeciego panelu i tam go przekieruję. Kiedy wdrożenie? No myślę, że tu już jest ostatnia prosta. Większość tych kluczowych jednostek jest już zaakceptowało już najważniejsze zapisy standardów i no mogę zdradzić, że no czujemy taki mocny nacisk i oddech zamawiającego, aby już doprowadzić ten dokument do szczęśliwego finału w najbliższych tygodniach. Było pytanie, jakie problemy stwarzają przedsiębiorcy, zarządcy w kontekście wdrażania standardów. Problemy to może złe słowo. Oto, aby podnieść poziom jakość zieleni miejskiej, potrzeba czasem wydawać więcej pieniędzy na tą zieleń, potrzeba zatrudnić osobę do utrzymania, trzeba podnieść kompetencje, wprowadzić jakąś, nie wiem, bazę danych albo kupić nowy sprzęt. Za tym idą konkretne środki. I właśnie istotne jest, aby tutaj jasno powiedzieć, że no, dla poszczególnych jednostek potrzebne są różnego rodzaju udogodnienia, ale też to wsparcie finansowe. Było wiele pytań dotyczących parkowania, to myślę, że i do mnie, i do kolegi, bo ja też się tego odnosiłem. Przede wszystkim chodzi o to, abyśmy porządkowali parkowanie w miastach. Tak? Bardzo często to parkowanie odbywa się za blisko skrzyżowań, nie ma zachowanych trójkątów widoczności, parametrycznych wjazdów do bram na przykład. I mi bardziej chodziło tutaj o to, aby to porządkowanie wykonywać i pamiętać o zieleni jednocześnie, a nie tylko i wyłącznie zabierać miejsca postojowe. Pytanie, czy warto ścinać trawę w miastach, czy nie lepsze są łąki? Zdecydowanie lepsze są łąki. Odsyłam Państwa czy też do bazy wiedzy, zalecam taką publikację Karola Podymy, łąkikwietne.pl, gdzie powstało bardzo fajne wyliczenie, ile miasto Białystok zarobiło na założeniu łąk kwietnych w tymże mieście. Zarobiło w sensie PR-owym, reklamowym, jak dużo się mówiło w mediach o tej inwestycji. Tutaj pan Łukasz mówił wcześniej o kompostowniach. Absolutnie się zgadzam. Chciałem tylko dodać, że możemy popatrzeć na dobrze zaprojektowany teren zieleni jak na nasze mieszkanie, gdzie mamy strefę wejściową. Mamy jakiś salon, część reprezentacyjną, możemy mieć miejsce jak jadalnia i w parku możemy i na przykład jakieś drzewa owocowe czy innego rodzaju pożytki uzyskiwać, ale również w parku można znaleźć taki rodzaj toalety. I taką toaletą w dużych parkach są części leśne, są miejsca, gdzie nie wygrabiamy liści, zostawiamy podszyt, te wszystkie warstwy łącznie z tym bogatym runem. One wtedy bardzo mocno obniżają koszty utrzymania tych terenów zieleni. Dużo było pytań dotyczących, brzmiących, jak retencjonować wody opadowe, jak wykorzystać wody opadowe, różnego rodzaju problemy sygnalizowane z tą kwestią. Ja na nie nie będę odpowiadał, gdyż za 2 tygodnie Państwa gościem będzie pani Joanna Rajs z Gdańska, która jest super bohaterką w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i na pewno świetnie te kwestie omówi. Bardzo ciekawe pomysły. Zielone tunele, ogrody społeczne, zielone ogrodzenia, ogrody mobilne, parki kieszonkowe, stwarzanie wymogów prawnych dla inwestorów, aby tą zieleń wprowadzać i standardy na osiedlach deweloperskich. To jest również świetny pomysł i absolutnie władze lokalne mają takie narzędzia, żeby to wymóc. Wielkie kółko i wielkie gratulacje dla osoby, która zaproponowała, aby spłukiwać wodę w ubikacjach deszczówką z dachu. Świetny pomysł, wykorzystanie wody szarej. Nie płacimy za tą wodę, mamy ją za darmo, tak? Także naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tutaj Państwa pomysłów. Do przedyskutowania zanotowałem 2 takie grupy i również tu wniosek do tej bazy wiedzy, aby pojawiły się tam informacje o pnączach, poradniki. Również jako stowarzyszenie możemy coś zaproponować. No jak również gospodarowanie wodami opadowymi. Dziękuję serdecznie. Bardzo pięknie dziękujemy.
Jeszcze proszę o króciutki komentarz do ostatniej sesji. Pan Marek ze Społecznych Opiekunów Drzew musiał nas opuścić. Panie Dominiku, ja mam jasność, że w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ekip była minimalna ilość czasu do zapoznania się z tymi flipami, ale króciutki komentarz, nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Tak, dlatego odniosę się tutaj niestety tylko do dwóch, bo czas nagli. Tutaj widziałem właśnie pytanie, kto odpowiada formalnie za zieleń i to za zieleń odpowiada miasto. I to właśnie jest finansowane z budżetu miasta. I jaka jest współpraca między władzami miasta a organizacjami społecznymi? Chciałbym tutaj sprostować, nie jesteśmy organizacją społeczną, tylko oddolnym ruchem. To jest takich formalnych spraw, a jesteśmy młodzieżą, która jeszcze, niektóre osoby z nas nie mają jeszcze praw wyborczych, także no samym strajkowaniem pod urzędem czy przemarszem przez Piotrkowską nie zmienimy za dużo, a patrzymy też realnie i dlatego odzywamy się do polityków, którzy mogą wprowadzić te zmiany i coś zrobić w temacie ochrony środowiska i klimatu, czyli to, o co walczymy. Dziękujemy ślicznie. Się bardzo zamyśliłam na ten temat, jak wygląda współpraca organizacji społecznych z miastem. To mógłby być temat, może nie wiem, czy panelu, pewnie też by się dało postawić jakieś pytania, ale na zupełnie osobną konferencję. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę zrobimy tak, że można się rozejść i zejść ze sceny. Potrzebuję zapytać, bo patrzę na zegarek, mamy 10 minut, a plan na 20. I robimy głosowanie. Jakby ktoś się zastanawiał, co robią w tym momencie panelistki i paneliści, to zapytaliśmy w kontekście następnego spotkania, czy są jakieś uwagi. To ankieta ewaluacyjna po prostu, króciutka. Ale chciałam jeszcze zapytać, Ola, to jest jaka grupa? Granatowo-zielona.
Z czym skończyliście? Kończymy z dużo znaków zapytania, dużo nowej wiedzy, zaciekawienie, że było warto. Mętliku trochę, ale pozytywnego. Bardzo dziękuję Państwu. Brawa będą już wspólne. Żółto-zielona. Z czym skończyła Kasia? Grupa skończyła z wielką ciekawością, wieloma pomysłami, niedosytem i poczuciem, że się rozkręca. No generalnie czekamy na więcej. Wow, to jest zaskakujące. Po takim wyczerpującym dniu. Sabina, różowo-zielona grupa, z czym skończyła ten dzień? Nasza grupa skończyła z dużą ciekawością, z poszerzeniem wiedzy, troszeczkę też z taką... troszeczkę z powiększeniem poczucia wpływu, że być może jednak dobrze, że tu jestem, bo może mój głos jest ważny. I trochę nie mogę, żeby się doczekać na więcej. Dzięki. Pięknie, ja powiem tak, Państwa głos jest ważny. Nie może, jest bardzo ważny. Paulina, grupa niebiesko-zielona. Nasza grupa kończy z takim przekonaniem, że mamy wpływ i że coś na pewno zmienimy. Być może zajmie to trochę czasu, ale już mamy takie przekonanie, że mamy wpływ na to, co będzie się działo. Kończymy też z takim poczuciem, że się dużo dzisiaj dowiedzieliśmy i z trochę nową perspektywą. Ślicznie dziękuję. Proszę Państwa, a ja chciałam Państwu powiedzieć, już Konrad, zakładam, to jest ten moment, gdzie za chwilę będziesz mówił, więc już tu chodź. Ja chciałam tylko w imieniu zespołu organizacyjno-moderacyjnego powiedzieć, że następnym razem powinno być kapkę mnie lżej, bo już się znamy, już wiemy co, nie musimy robić inauguracji, tylko od razu przejdziemy do tych wszystkich wystąpień eksperckich. Więc na tym panelu nigdy nie będziemy tu mieć plaży. Nie wiemy. Nie wiemy, powtarzam odpowiedź, bo padło pytanie, ile będzie ekspertów. Dzisiaj jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Plaży nigdy nie będzie, ale powinno być ciut lżej. Czytajko, szanowni Państwo, wszystkie materiały Państwo otrzymacie. Będzie specjalna strefa wiedzy dla Państwa stworzona. Na naszej głowie jest to, żeby to zostało przesłane, dostarczone. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa ma adres mailowy. 3 osoby nam zgłosiły, że nie dostały maila. Wszystko wyjaśnimy, dostarczymy i ten dostęp do tej wiedzy Państwo będziecie mieć cały czas, przez cały panel, a także po jego zakończeniu. Szanowni Państwo, to ja jeszcze w roli takiego zakończenia, Katarzyna Dyzio, Urząd Miasta Łodzi. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za ten dzień, za zaangażowanie, czuć energię niesamowitą. Wasz głos jest ważny, dlatego pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym, żeby to się udało, żebyśmy byli w stanie przygotować na czas panel. Zgłosiło się bardzo wielu mieszkańców. Teraz mam nadzieję, szczęśliwców mamy tutaj na sali tych wylosowanych. Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuję. Ja jestem bardzo podekscytowana i już czekam na więcej. Bardzo dużo ciekawych pomysłów już tego pierwszego dnia od Państwa mamy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i zobaczymy się za 2 tygodnie w tym samym miejscu, o tej samej porze, to znaczy o 9:00. Tak jest. Także do zobaczenia. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Thank you.